Para to powinien być taki duet, że jesteście no. razem we wszystkim, wiesz. I, no tak jak, i to jak jest na przykład narzeczona już jaka, nie? Po walce. Ja nie chcę oceniać pracy czy trenera szyszki, bo że go za genialnego trenera guru, nie oddaję, ale tych zbyt dużo podopiecznych. Ja, ja to powiedziałem, Michałowi, mi się wydaje, że może to jest złe miejsce dla ciebie, tak? Że fajnie tam chodzić na sparingi, część przygotowań tam zrobić, natomiast może lepiej gdzieś indziej. Pojedynek oczywiście przyjmuję, czekam w kategorii wagowej 66 kg. No to może Sylwek zróbmy tak, no dobra, ja zajdę 20 kg, a ty się nie odzywasz na konferencjach. No bo to wiesz, to wyrównajmy szanse i tu, to, bo ja wiem. To ja już nie. Że nada roku. No dopiero marzec, nie? <grystanie> Cześć kochani. Pogali mamy to, ja już prawie trzeźwy. Eee, skończyłem menaż. No i co? I będziemy omawiać to wszystko, co się stało. Moim gościem jest Kuba Kuli, która analiza się Wam bardzo, bardzo, bardzo podobała ostatnio. Witam serdecznie. Pan najbardziej mój merytoryczny rozmówca tak naprawdę, bo bez śmieszków, a ty to fajnie wszystko tłumaczysz, fajnie się na tym znasz. No to co, gala za nami? Gala za nami, powiem Ci tak, dużo emocji, dużo plusów, trochę pewnie minusów, o czym sobie porozmawiamy, bo pewnie przejdziemy każdą tak, tak. walkę, łącznie z Twoją walką po kolei, natomiast no, dużo różnych opinii kibiców. My też u siebie na kanale robiliśmy jakieś tam podsumowanie. Dużo ludzi celuje tam mniej więcej w piątkę, szóstkę, siódemkę. Na dziesięć? Na dziesięć. Takie są mniej więcej średnie tutaj oceny. Wydaje mi się, że pewne wydarzenia mogły rozczarować publikę. Natomiast ja sam oceniam gdzieś tą galę też na szóstkę, może, może na siódemkę, bo, bo była dobra. No, uważam, że, że była dobra. Może brakło pewnych jakichś takich rzeczy wow żeby było jeszcze wyższa nota, natomiast no też nie ma sensu obniżać tej noty, bo, bo to i tak powiem ci, że ja jej, znaczy, oglądałem ją później, tak? Na żywo jej w ogóle nie oglądałem, bo zostałem porwany po walce do 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 Loży do media Rumu, więc, więc nie oglądałem tych walców. Już się skończyło, to było koniec gali, więc uciekłem. Ale później jak oglądałem, no kurde, mi się wydawało, że właśnie, że ona dość dobrze tak spodobała Wiesz co, organizacyjnie i tam jakoś koncertowo nie ma, ale chyba mało było jakiejś przerwy. Ona była w miarę dynamiczna chyba, nie? Macie, to, to na pewno na plus, że tam nie było jakiegoś sztucznego przeciągania, że to też było wszystko fajnie skompresowane, że to fajnie szło jakimś takim swoim biegiem. No była tam zmieniona, co prawda, walka właśnie tak, Denisa tak. była wcześniej, natomiast no to akurat na jakiś przebieg gali nie miało większego nie miało. wpływu, bo... Ale e... Halik chyba był z tego znany, Fejm miał to przedłużanie, co ostatnio poprawili, ale Hali właśnie miał dość dynamiczne te, te gale. A jak w ogóle oceniasz spodek jako spodek? Słuchaj, e, powiem ci tak, nie byłem nawet e, na hali, już ci powiem, jak to wyglądało z naszego punktu widzenia. My robiliśmy jeszcze sondę z kibicami przed e, halą. Ogromne kolejki. Naprawdę. No Słyszałem, że gala w ogóle zaczęła się później dlatego, że tak. bardzo dużo ludzi było w kolejkach. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że tak ciężko było Coś wejść. Coś było z tą moi, moi znajomi, moi, moja rodzina nawet, bo moja żona była w narożniku. Moja żona to w ogóle była, dziękuję Hajligowi. mogę już to może powiedzieć, albo mnie wybią, e, moja żona była i narożniki, i bią, Bo w ogóle na Heilig, to jest ciekawostka, wiesz, że zawodnikom nie wolno wychodzić na halę? Na eee... fejmie masz normalnie Kończysz walkę i możesz sobie wyjść do kibiców Tutaj nie, nie wolno ci No, no widzisz, tak samo media na przykład My byliśmy w Mediarumie i my I nie... nie mogliśmy w ogóle wyjść na hale. Tak. Ja nie mogłem zobaczyć tak. gali tak. Więc e, o ile na przykład e, A na innych tak jest, że, że możesz Powiem ci tak, e, na fejmie Na przykład rozmawialiśmy o tych zmianach fejmu e, Jeśli chodzi o to jak zajmują się mediami i tak dalej, to mieliśmy na przykład swoje miejsce na płycie. Mogliśmy się też poruszać po płycie, ale mieliśmy swoje miejsce, gdzie mogliśmy stanąć, zobaczyć walkę. Mogliśmy się poruszać w ograniczonych miejscach. No na High League akurat byliśmy zamknięci, wiesz, tylko w media ja to, to tak, obok... Dobra, dobra, dam. Mów mówku. co to się w ogóle stało. Zordon do mnie dzwoni. <śleski> Muszę się teleportować. <śleski> Więc, e, więc to akurat taki, na, powiem ci na minus, nie? jeśli chodzi o to, że tylko byliśmy zamknięci tam, widziałeś, mieliśmy jeden telewizorek mały, ja na ale ten Mediarum i... to był taki nie za duży. Nie za duży, ja nie wiem, czy to jest wiesz, problem logistyczny, żeby nas gdzieś lepiej umieścić. Ciężko jest mi powiedzieć. Wartoś natomiast... to w kur... mierzył to, chodził, te kroki mierzył. 21 kroków, tyle długości ma e, ścianka. Zastanawiam się, jak my się tu pomieścimy no, dzisiaj. 7 kroków, 20 kroków to 10 metrów, jak my się tu pomieścimy? No pat, TV, e, Sixpack, oni robią oni żyją z relacji, zrobienia relacji, wiesz, chodząc po, po płycie, nie? I oni nagle zamknięci w Mediarumie, mhm. to ciężko jest, wiesz. Tak samo dla nas, jako dla redakcji, już dla nas jest fajnie, jak my możemy złapać ludzi, którzy przychodzą też na gale, bo jest dużo influencerów, Tam. zawodników, którzy przychodzą na gale i fajnie jest, jak my Mamy możliwość zrobienia sobie z nimi wywiadów, a tutaj nie masz takiej możliwości. Tu opierasz się tylko głównie o zawodnika, o, o, o zawodników, którzy przyjdą. Na duży plus było to, że wszyscy zawodnicy chyba poza Denisem przyszli do tak. Mediarumu i udzielali te wywiady. Jedni więcej, drudzy mniej wywiadów, też tych redakcji jest dużo, bardzo za, dużo. Za dużo. I, i wiesz, i my tak między sobą też często rozmawiamy, że. Wiesz, my jako redakcja staramy się robić dużo materiałów ekstra, nie? Jedziemy do zawodnika i tak dalej, mm -hmm. a później na takiej gali, wiesz, rywalizujemy z redakcją, która nie pojechała ani razu do zawodnika i wiesz, często ten zawodnik przychodzi, nie wiem, jako trzeci, na przykład, albo czwarty do nas i, I już. wiesz, no już nie ma czasu nawet, albo też mu, sobie, sam wiesz, po walce teraz, no nie chce się dawać tych Dramat. wywiadów, chociaż Dramat. ty akurat dałeś bardzo dużo wywiadów z tego, co pamiętam. Ledwo stałem na nogach, powiem szczerze i ostatnio chyba dla Moniki Laskowskiej już powiedziałem, przerwijmy to, bo więc to jeszcze jest oprócz zmęczenia, to, to nawet nie chodzi o zmęczenie fizy fizyczne, ale wiesz, te emocje, kopadają, opadają, to po prostu ciścina, Ale druga sprawa, że ja się nie widziałem, no wiesz, dobrze, że jeszcze wrócę do właśnie swojej żony, bo, bo tutaj mówię na fejmie, nie, to na, na highligu. Bardzo mnie to zdziwiło, że zawodnicy mogą, ale powiedzieli, że mają taki zirzaj mm, od dwóch czy trzech gal, bo i tu jest dziwne wytłumaczenie. Ja nie wiem, ja muszę też z nimi sobie pogadać, bo jakby tego przyjąłem to i nie, nie dyskutowałem, dlatego że zawodnicy później wychodzą i. Yy, schodzą fani z trybun i ciężko to opanować. No a po co ci fani przyjeżdżają na tę galę? Jak oni by chcieli zobaczyć walki, sobie pay per -view kupią. Oni przychodzą zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. się im jeden z powodów, dla których przyjeżdżają. Oni lubią, że ty się tą plączesz. Podejdą sobie zrobić, ja robiłem zawsze setki tych zdjęć, wiesz, gdzieś nawet jak nie uczestniczyłem, jak idę do toalety, gdzieś tam ci trzedyciaki mi dopadały, ja te zdjęcia sobie robiłem. Takie trochę dla mnie to jest ucięcie fanom też kontaktu z zawodnikiem. Wiesz co, nie wiem, czy to są kwestie bezpieczeństwa. Ciężko... Wiesz co, to może się stało po, może, po ciężko... Gdańsku. Ciężko jest mi Pamiętam, powiedzieć, że stało. Tak. I tu może wiesz, tu jest ten Denis, tu teraz był Labrega, który też się wywodzi gdzieś tam z kibiców, coś tam, i oni może dlatego, no ale to, tak, to dla mnie to jest zły wybór. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, o ile wiesz, na przykład taka współpraca, wiesz, na przykład, nie wiem, Maciek jest odpowiedzialny tam za media, wiesz, przyszłisz do niego, na przykład ja potrzebowałem materiałów mm -hmm. od Hailiga, żeby analizować walki. Super, wiesz, mega fajnie, bo mi te materiały udostępniał i, i mogłem sobie pobrać i analizować te walki, czy na przykład nie wiem, coś tam potrzeba, to naprawdę super kontakt i, i to na duży plus. Natomiast no, organizacja tego media Roomu tutaj e, fajnie by było pewnie, jakby się z nami spotkali. Porozmawiali, tak, zapytali tak. I, e, i docenili nas. Bo co, co ci powiem? My robimy milionowe wyświetlenia. Te najważniejsze redakcje łącznie robią milionowe wyświetlenia, jeśli chodzi o zasięgi. I im bardziej będzie się doceniać media, tak. to te media będą więcej pisać, tak? Ale ci robią marketing, no to jest coś, za co musisz zapłacić, albo coś, jakąś reklamę, no to idzie samo z siebie, jak was dopuścisz, nie? Ale było tu dziwne, trzeci raz już wracam do swojej żony, dlaczego, <laughs> tak? Bo ona, i dlatego tak mówię, bo ponieważ tak samo zawodnik i narożnik nie mógł wychodzić, więc osoby w moim narożniku nie mogły wychodzić na hale, no dobra, nie mogły. Ja się jakoś z tym pogodziłem, powiedziano mi, to, to był taki argument dość, dość mocny, ale nie sposób się z nim zgodzić. W końcu jak ja mówię, jak to nie wyjdę se później nie zobaczyć, to ja mówię, Tomek, a Ty poza wszystkim jesteś w pracy, a nie na rozmiarze. Miałem Ci to teraz powiedzieć, że Ty jesteś w pracy i musisz się, wiesz, tak, ja, ci płacą i to, Ci za to, żebyś Ty, wiesz... I to, to jest ty, argument wiesz. jakby, Ty nie masz sobie oglądać, oglądania, kuraj, idź no Ty jesteś w robocie, ale dla mnie jest to właśnie niedostępnienie, ale ja mówię do nich moment, moment, czyli... Ja się ze swoją żoną nie zobaczę po walce, nie dam jej buziaka, wiesz, to jest dla mnie bardzo ważne, ona jest w tym moim okresie przygotowań najbardziej chyba cierpi, bo ja wiesz, chodzę poddenerwowany, wiesz, nie to, nie śpię, no partycypuje w tym strasznie, tak, strasznie się tym denerwuje. I mówię już, abstrahując od i tak dużo ludzi dla mnie przyjechało gdzieś tam z różnych części Polski, ode mnie, z Dublina, od żony. No ale dobra, to jest dalsza rodzina, ale wiesz, no żona, która z tobą jest, od A do Z, która ze mną wiesz, też pojechała, od czwartku tam była w hotelu. No kurde, swą wagę ze mną gubiła, patrzyła jak mam tą biegunkę w nocy i tak dalej. I wiesz, po walce nie możesz nawet machnąć, bo ona nie wejdzie, ty nie wyjdziesz. No i właśnie do, ona była ekstra narożnikiem, ponieważ była, dostała, miała bilet, jej kupiłem bilet i powiedzieli, że no na tą jedną walkę. No to już tak mówił. Oto, no, że na walkę tuż damy i ten narożnik, więc ona jako jedyna, bo wiesz, ktoś nie miał biletu, nie mógł tu, a, a, a tego, więc ona mogła, i ona tu jedną walkę weszła do tego oktagonu, ale wracając do wywiadu, dlatego ci mówię, że jest, jest to ciężko, bo ty jak schodzisz z ringu, ja mówię, że to zobaczyłem dzięki temu, że weszła do ringu. Pogadałem z nią chwilę, ale też na chwilę. I, I ty idziesz, porywając się do tego mediarumu, i wiesz, nie masz, nawet nie podziękujesz swoim kibicom, swojej rodzinie, nie, nie widzisz swoich bliskich, nie masz chwilę. Ja telefonu swego nie widziałem, kto co, gdzie, dzwoni, gratuluję, nagle, bo się porywają do tego mediarumu. Stąd też Wy musicie też zrozumieć, i widzę, że to rozumiesz. Ten zawodnik w tym trzecim wywiadzie, po tej walce swojej, gdzie on ma tak w sobie emocje, które się chciałby podzielić z bliskimi, zobaczyć, co się dzieje, jak to jest komentowane, i on jest odcięty. Ja byłem, wiesz, nie, godzinę, półtorej, bo Laura Szyderdo, plus te wszystkie wywiady, plus punkt medyczny, nie. Ty schodzisz z tego ringu i jakby nie masz kontaktu z nikim. I to jest taki też, wiesz, no, to zawodnika ciężkie. Ja to, ja to rozumiem, więc staram się tych zawodników czasami nie męczyć. Natomiast powiem Ci tak, stawiając się w roli organizatora, domyślam się, że nie, nie wypuszcza zawodników na hale, bo straciłby nad nimi kontrolę. To znaczy, wy macie jeszcze poza walką pewne obowiązki. Przyjść do media najpierw punkt medyczny, później pewnie hejtum i tak dalej. No. Ale, potem... Ale fajnie też jest to wszystko do zrobienia. Też, też musimy Słuchaj, to zrobić. Musicie rozmawiać, tak samo jak pewnie my, jako media musimy rozmawiać z Heiligiem i, i dopracowywać pewne rzeczy i to rozwijać, tak samo pewnie tak, wy musicie tak. też pewne I ja to na pewno podejmę. Tylko nie. zastanawiam się, wiesz, na ile to jest, na ile to jakby mówiono, ja też nie podejrzewam ich, bo ja miałem bardzo dobre z nimi relacje. Ale wiesz, no czasami się nie mówi czegoś zawodnikom, po prostu, po prostu bo tak, nie? I zastanawiam się, na ile to jest spowodowane tym, że właśnie ta niepanowanie nad tymi fanami, takie dla mnie dziwne wytłumaczenie, bo, bo kurde, i tak są inni influencerzy, i tak ci ludzie lezą, do nich robić te zdjęcia. Druga sprawa, że są te strefy takie, wiesz, te, te platinium, które, no nie wejdzie ci tam fan, więc generalnie, oni, jak zajdą ci z trybun, jak nie mają płyty. Dla mnie dziwne wytłumaczenie, czy to nie jest spowodowane tym, a nie chcą o tym mówić, tym, co się stało właśnie. Między kibicami, bo wiesz, bo, 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 wiesz, ja mogę wyjść, bo się może nic nie stało, ale już wiesz, Denic i ktoś tam, zresztą właśnie powiedz coś, co, co było, czego ta walka przełożona, tam był jakiś mecz, ktoś coś schodził z meczu? Wiesz co, nie wiem, my nie mieliśmy jakichś takich, wiesz, informacji mhm. oficjalnych, dlaczego jest przełożona, sami byliśmy zaskoczeni, że tak, że tak szy szybko. Nie wiem. Ja Ale nie pół informacji były takie, no Paweł Tubulski bodajże mówił, że, że tam jakiś się gdzieś mecz kończył, a jednak Śląsk jest jakiś, bardzo ten jakiś, kibicowski. Jakiś mecz hokeja, słyszałem, że, że był i, i może to. I żeby kiwice no, zeszli, tym... jakby akurat była ta walka. No. Nie wiem, nie umiem, nie umiem ci powiedzieć, nie? Nie umiem ci powiedzieć, też ciężko ciężko A chyba jak, się... jak sama oprawa i sama, bo spytałem cię o spodek, no bo jeżeli Właśnie chodzi o halę, to w... ona jest strasznie w... stara. Ty, ty ty wchodziłeś na halę i ty walczyłeś. Z tego co ja wiem, no to atmosfera była super. Jeśli ludzie pisali u nas na przykład w komentarzach, że wiesz, w w sensie dźwięk, atmosfera, no to mega fajne. Wizualnie też wszystko super. Pewnie na minus tylko doświetlenie oktagonu, bo tam był jakiś problem z tym, że, że nie był tak doświetlony jak, jak trzeba. Natomiast, e, powiem ci tak, chyba e, Hayley umie robić gale. Tak. I naprawdę. To właśnie naprawdę. Robią, robią tak. robić gale, naprawdę. I wydaje mi się, że Czasami są takie rzeczy, których nie możesz przeskoczyć, których nie możesz, wiesz, rozegrać. Mieli też problem z szatniami, bo właśnie ten mecz, więc... Widziałeś nasze szatnie, bo to jedne no. były takie normalne po jednej stronie, a Ty byłeś tam, gdzie my mieliśmy takie jakieś boxy. Nie, boksy. nie mieliśmy tam wejścia. a takie boksy ja miałem akurat z Marcinem Najmanem, także... Widziałem, siedział na tym, na jakimś vlogu <grym> widziałem tak, tam. Tak, wygrana szatnia, ale wiesz co, takie kurde, nie wiem, takie przesłonki jak u lekarza prawie między tymi dwie maty. No telewizor był, co jest fajne, że w każdym był telewizor, ale straszna prowizorka, potworna prowizorka, tylko że jakby nie nie tym highlight, tylko winie te warunki spodkowskie, tak, że one były. Dlatego też zastanawiam się, czy to był dobry wybór ten Spodek, nie? Samo, samo jechanie tym, że jest legendarny i że jest taki, wiesz, taki słynny i taki każdemu w sercu, no on, on kurde stary i mały. Słuchaj, na pewno w Krakowie są dużo większe możliwości ja pamiętam, to chyba był drugi hajlik, tak, w Krakowie? Nie, nie, nie ee... Ja byłem, wtedy co owszasz, Pasz z tak, tak, to powiem Ci na przykład, no tam e, logistyka tego miejsca uł ułatwia pewnie dużo rzeczy, tak. w spodku pewnie dużo rzeczy utrudnia, więc e, no Heilig, jeśli by mogli, to zrobiliby to na pewno jeszcze lepiej, tak. pewnie jakieś problemy, wiesz, tylko bariery to, techniczne, tylko które to oni wybrali ten spodek, nie? dlatego się zastanawiam, czy to nie była też przyczyna tego wszystkiego, też, czym wiesz, pierwszy raz robili tą galę w spodku, tak, więc teraz by mieli pewnie jakieś większe doświadczenie. Uważam, że wiedzą, co robią, jeśli chodzi o organizację gali, potrafią Czemu to chodzi? robić, oprawy i tak dalej, więc, więc naprawdę. Ja no, dalej że... uważam tą krakowską galę High League za najlepszą. Ja się tam jak najlepiej bo wiem, nie wiem. I to, i to tak ciężko, to jest takie moje subiektywne totalnie odczucie, ale tak. Nie wiem, tam się najfajniej było Ja Chyba też wspominam wszystko... najlepiej tą galę, tak. z wszystkich gal, na jakich były. Tak. to najlepiej tą galę. Tak, dokładnie, jakaś ona tak pięknie siadła i właśnie tam ta oprawa mi się jakaś tak podobała, Nie było przesadzone niektóre rzeczy, wiesz, tak nie napompowane. my mieliśmy Mediarum tam, gdzie wchodzili, wiesz, gdzie większość ludzi wchodziła. Mogliśmy sobie robić wywiady z ludźmi, którzy na galę przyszli, no, jeśli wchodzili tak. dla nas, jako dla mediów. Super, świetnie, nie? Super. Dobra, to przelećmy kartę walk. Co? Pierwsza walka, darmowa, bez pay per view, czyli Haribo, i Roger. Roger. No powiem Ci tak, czy zaskoczenie było? Nie, bo, bo jednak Roger był tym faworytem, co prawda Haribo miał wcześniej walkę i, i to doświadczenie miał, natomiast Roger wszyscy mówią, że trenował od, od długiego czasu i, i był przygotowany, więc generalnie po prostu wszedł i zrobił to, co miał, to, co miał zrobić. Tak? Tam nie było jakichś większych, większych dyskusji, był celniejszy, był dokładniejszy, lepiej wyczuwał ten dystans, dobry game plan. No naprawdę bardzo fajna walka. I tam też chyba nie było jakiegoś tam no, zwrotu w akcji zagrożenia. Tam były te kopy, ten lowy, dla Haribo też pokopał coś tam, ale, ale generalnie tam nie było tak, że, 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 ta, że o Boże co się stanie. Raczej to by było od początku przewaga rogera miał, miał, tą, miał tą walkę pod kontrolą i, e, i naprawdę wiesz, słuchaj, można trenować długo. Można mieć dobry gameplan, ale możesz wejść do klatki, możesz się spalić, tak? bo po prostu nie zadziała ci głowa, bo Niele nie zmierzyłeś czynników. się nigdy z taką presją. Tak. A u niego to zagrało, więc on wszystko spełnił tak jak trzeba, e, niczym nie rozczarował, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jego walka na plus. No, i teraz już są jakieś tam słuchy, że, że walka z Kubą Nowaczkiewiczem, zresztą następna o. gala w Krakowie, więc o. może Hailik będzie chciał takie zestawienie. O to nawet nie zrobić. słyszałem o tym. Ale kurde, czemu nie? K tylko Kuba, Kuba potężne doświadczenie, nie potężne. no ta ma ile? 4? Cztery? Cztery? Ma 4-0 cztery, rekord, tak? Czy nie, trzy? nie, on ma tak. Z przegra... kimś przegrał ostatnio. Tak. Z kimś przegrał ostatnio. Nie no, przecież wygrał co. No, no jak wygrał. To tak ja stałem obok jego mamy, co tak przeskoczył te barierki. E, wygrał z... Matko Bosko, <laughs> Dwóch speców. Nie, no po prostu nie, ma, nie jesteś w stanie mieć w głowie, nie? Generalnie ciężko jest mieć. Jesteś z przerwy na wodziankę. A on Widzę, przegrał. Przecież kole... teraz on przegrał chyba z Marcinem Dubielem. Tak? No nie, nie? walczył z Dubielem. To czekaj, A ty cię, tobie za mocno wyszedł dobra, ten sponsoring Hailu, że już dzika pijesz? <noise> Kole. Nie no dobra, masz rację. Jakub Nowaczkiewicz 30. 30, 3-0, no. 3-0. Ostatnio z kim? Boże, z tym. Cezary. Nykiel. To właśnie, Na no, High co, 4. Co, co, co go sprowadził w dół i skończył. Tak, Ach, tak. Nie, ma, 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 ma Kuba dobrze idzie i. Wiesz co, no Kuba, to chyba były, no nie chcę mówić, że najlepsze, ale jeden z lepszych tarcz, jaki widziałem. Jak ja założyłem jego tarczę już z ostatnią walką, mówię, matko bo z pro. W walce to już inaczej wyglądał wyglądało, Spinki mi zawsze mówi. Well, 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 look who's here. Tomek, kurwa, tarcze nie walczył, jak ja byłem załamany po tych tarczach z Jackiem, nie? Bo one były straszne, a Spinki mówił, w dupie to miej. A mówi, lepiej Ci to wyjdzie, bo się ustawią lamusy do kolejki. Ja Ci powiem, że czasami robienie za dużo tarcz też jest złe, bo... Tarcze to jednak wiesz, masz y, trener ci nabija te tarcze, tak. to masz wypracowane schematy. I y, y, no nie każdy pewnie też y, robiąc tarcze, oddaje to tak, jak to powinno w walce wyglądać, tak? Tam się skupia bardziej, żeby to y, wypracować One pewne też są akcje. I tak jakąś dalej. technikę robisz, wiesz, nie możesz od razu wejść sparingi, jak ty nie umiesz bić, jak ty nie umiesz zadawać ciosu. Musisz go umieć zadawać, a później wiedzieć kiedy. Ale ja ze swojego doświadczenia, oczywiście minimalnego, no bo coś ja tam mam, ale ze swojego własnego, to. Tarczę 10%, sparingi 90%. Dlatego tyle ich zrobiłem. No sparing to już jest... Zuby. Tylko, że musisz wcześniej zrobić tarczę. Musisz wyznaczyć, jak zadać cios, żebyś go później mógł na przeciwniku. No wiesz, A nie czy Na, walił, na, na wiesz. pewno są pewne, pewne podstawy, które musisz spełnić, żeby w ogóle zacząć i tarczować, i dopiero wejść w sparingi. Tak. Bo jeśli ty masz problem z tym, że lewa ręka, prawa noga sprawia ci problem, żeby to skoordynować, no to, no to nie Jaki masz abecadła, tak? tak? To nie możesz iść dalej, bo to się rozsypie w dalszym... Tak. W, w, w efekcie końcowym, nie? Więc musisz mieć pewne podstawy, takie zdobyte koordynacji ruchowej, potem sobie jesteś w stanie nauczyć się pewnych akcji na tarczach, i potem próbować ja to czynić na sparring. co jest I, ciężkie. I, I co jest ciężkie, e, bo chyba wasza to była następna walka, twoja, tak? tak? tak. No to... Możemy. Ja jeszcze tylko powiem o Rogerze, bo wiesz, co pozytywnie mnie zaskoczył, on jako, jako człowiek. Tak, no, ja też z nim dużo nie rozmawiałem, ale chodzi mi o to, jak czasami ten internet nie oddaje, bo. On był tak kreowany, bynajmniej przez te zapowiedzi, bo wiesz, jednak troszkę ma wydźwięk pejoratywny, jak mówisz syn milionera, mąż modelki. I tak cię stawia, że a, ty tam nikt i w ogóle celebryta i co ty tam. I tak, tak trochę on był stawiany, że taki, kurde, nie wiem, banan, tu tatuś tego, tu modeleczka, wiesz, taki, o, e, jeszcze tu dubiel gdzieś koło niego. I parę razy żeśmy gadali, on zresztą zawsze, zarówno on jak i, jak i jego żona, gdzieś tam gdzie widzieli to zawsze tam z daleka jak już raz mnie zobaczyli, podchodzili, tak się dziwiłem i później zamieniliśmy, on mi strasznie gratulował po tej walce, ja tak samo jemu, wiesz nasze były dwie, ja mówię jeszcze fajnie mówię, przetarłeś mi szlaki, mm -hmm. a ja, ja dokończyłem, bo też obaj debiutanci, tak? ale bardzo mi gratulował, kilkakrotnie podszedł do mnie później właśnie w lobby jak siedzieliśmy jeszcze tak pogadać, zamienić. Podziękował mi bardzo mocno za wypowiedź w podcaście, no tak on mówi, fajnie, że tam coś powiedziałeś. Ja sobie myślę, co ja powiedziałem o nim dobrze? Czekaj, czekaj, czekaj. I tak sobie myślę, bo ja, ja nawet powiedziałem, że go nie znam. Tak się powiedziałem, tak trochę też, a nie wiem, co to jest. Ale faktycznie z Kasią siedzieliśmy, to mówiliśmy o tym, że on oddaje na dzieci, a został tak skrytykowany. Wiesz. I on mówi, że za to bardzo dziękuję i tak dalej. I taki, kurde, wydał mi się strasznie szczery, miły i niepozer, ja, wiesz? Ja ci powiem moje wrażenie, e, normalni, tak. e, mili. Ludzie, naprawdę. Tak. I w ogóle bym nie zwrócił uwagi, zresztą wiesz, ocenianie ludzi pod kątem tak. tego, kto ile ma na koncie, to jest czasami mylne. Naprawdę, normalni, pokorni ludzie, którzy zaskoczyło... wiesz, przyszedł, wiesz, dał wywiad, też bardzo. powiem Ci tak. Taki skromny można rzec o tym wszystkim, emo że on taki, tak, 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 emocjonalnie tak, do tego, emocjonalnie do tego bardzo, podchodził do tej walki, bardzo. ale naprawdę bardzo fajnie na plus i, i to niech ma... W w dupie. Można tu przyklejać? Tak! Ma nie ma w dupie, dupie. Do to, co piszą ludzie na temat tego. E, przekazał pieniądze, to przekazał i to jest yeah. jego decyzja. To jest, jego, i, to jest tylko dobre. Generalnie jak można być, to tylko na za plus dobry. chyba było to, bo to nie on powiedział, tylko ktoś to wyciągnął, on nie ciągle, chciał. On gadać. nawet nie chciał no. mówić, wiesz. On chciał zrobić to po cichu, co jeszcze bardziej mu dodaje. I Bo on milioner to on daje, No to, kurwa, no to, 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 to gorzej, no no, nie, No to gorzej. No. Tak, tak jak z dar... było. Ja dodać, wiem. Ale obdarowany jest obdarowany. On ma w dupie czy od milionera, czy od No Rydzyk dostawał od bezdomnego i też było fajnie. Pan Stanisław z Warszawy, niestety zmarł. Ale <grymne> auto, nie? Tak, <To grymne> tak, <też. grymne> ta, ta, nawet dwa chyba, majbaha. I fajnie to, że oni tak wspólnie, też za to widzę jakieś tam komentarze, że a, ona tam wszędzie, kurde, ja też, do, moja żona nie jest medialna, więc też tam ją nie pcham do kamery, ale też lubię, jak ona gdzieś jest przy Bogu i w tych wszystkich chwilach ze mną, oni także a, we dwoje, we dwoje. To chyba bardzo dobrze, że no, we dwoje, ja że to, jest to jest i fajna i relacja, para nie? Bo też to, już słyszałem. Para to powinien być taki duet, że jesteście hmm. razem we wszystkim, wiesz? I, no tak i jak, to jak jest na przykład już wiaka, nie? Po walce. mu powiedziała. Strzały. A co powiedziała? O Jezu. O Jezu. O Jezu, musisz to zobaczyć, bo musisz skomentować. Zobacz sobie. Two hours later. Więc przegląd tych relacji mamy, mamy... No zaraz powiemy o tym powalce, co się wydarzyło. Przejdźmy już do tej mojej walki. Dobra, twoja walka, powiem ci tak. Duże zaskoczenie. Wielka niewiadoma, ale duże zaskoczenie na plus. Zrobiłeś to, co, to, co powinieneś. Wygrałeś, więc... E, więc ludzie na pewno byli, e, dużo ludzi było zaskoczonych, ale dużo ludzi też, wiesz, typowało, bo, bo te kursy często nie oddają tego, jak typują ludzie. I... Jak one są ustalone właśnie, no to chyba na podstawie właśnie typowań ludzi. Wiesz nie? Co? Bo sama fortuna go ogłaszała, to było 1,8 do 1,8 i to jest takie, to są typy takiej fortuny samej fortuny. Tak, podobno, ale potem, specjalistów. Wiesz, ale potem też jeśli ktoś na przykład dużo obstawia na kogoś, to te kursy się zmieniają. Też często Bugmacher w ostatnim tygodniu on specjalnie tymi kursami manewruje trochę, żeby jeszcze pobudzić, e, pobudzić tutaj, wiesz. Więc to nie, nie ludzi, oddaje nie? tak jeden do jednego ile ludzi postawiło na tego, a na tego, to nie, nie jest tak? Aha. Nie. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że nie. Na pewno, jeśli wiesz, jeśli ktoś jest zdecydowanym faworytem, tak, no to tak. ten kurs jest dużo tak, niższy, tak, 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 tak. Tak. tak? jak było w przypadku nie wiem, Denisa, Denisa Labrygi, gdzie mhm. ten, wiesz, gdzie wskoczyły kursy, to był chyba 1,50 do 1,60, a potem zjechały na dół, tak, bo zobaczyli, że wiesz, pewnie dużo ludzi stawia, więc ten kurs też trochę mhm. obniżyli. No u was, wiesz, środowisko też było podzielone, tak? No, raczej nie podzielone, raczej wszystko za Michałem. No i to dużo, jakoś, dużo ludzi było. To za... jest dziwne, nie? No to z, wasze, z waszej braci, z waszego mediarumu ktoś wyszedł. I w go oglacie, no to, no to wiadomo, że życzenia tego Mediarumu są jednoznaczne i to mnie wcale nie dziwi. Nie? Słuchaj, no, znamy się, kolegujemy się, przyjaźnimy się, więc kogoś, tak. kogoś się wspiera, tak? tak? Natomiast czy... powiem ci tak, ja to powiedziałem w naszym podsumowaniu, więc mogę śmiało to powtórzyć tutaj. Ja uważam, że ten Michał nie był tym Michałem, którego byśmy się chcieli też zobaczyć w klatce, bo wydaje mi się, że był trochę przetrenowany. Ja wiem, że tam była kontuzja, o której nie mówił wcześniej i ta ręka była złamana, więc pewne rzeczy utrudniały, utrudniało w przygotowaniach. Natomiast wiesz, ta sama pierwsza runda, bardzo dużo tych ciosów było, było w powietrze. W ogóle on nie czuł dystansu, a ty na przykład świetnie czułeś dystans, tak? Pomimo, że to był Twój debiut. To, to ty tym dystansem, bo widziałem, czy tym lewym prostym, czy na przykład tym frontem gdzieś tam wchodziłeś, stopowałeś, to na przykład widzisz, y, jemu ten dystans w ogóle nie siedział, to by dystans w tej walce siedział idealnie, nie? I ty po prostu zrobiłeś to, co trzeba było zrobić w tej walce, żeby wygrać. A Michał znowu. Podczas całego pojedynku nie zrobił też nic, żeby Odwró spróbować odwrócić losy. nie? Tak jak Los. rozmawialiśmy, jak tylko przyszedłem też o, o tej walce, brakło mi takiego, okej, okay, pierwsza runda nie idzie mi, nie trafiam w powietrze, w stójce nie mam pomysłu, to zrobię coś innego. obale, spróbuję skończyć z góry, spróbuję poddać, reagować podczas walki. Tak. Nie? E, nie robił tego, więc ty trzymałeś się pewnie tego, co mieliście okay. założone z trenerem. Natomiast muszę Ciebie zapytać, powiedz mi, czy taki był właśnie plan na tą walkę z Waszej strony i czy Ty czułeś, że, że masz ten pojedynek już od początku, czy, czy jednak cały czas musiałeś być bardzo uważny? Wiesz co, i, i tak i nie. P to, czy, poczułem, że tą walkę mam wgraną po 10 sekundach, bo ale to, to, to dlatego, że też nie stałem w tym ringu i też się bałem, yy, co się tam stanie. Właśnie, to jest dziwne, w samym ringu nie bałem się przeciwnika walki, ale przed bałem się bania. Bo każdy mi mówił, że każdy mi mówił cały czas i to w 100 procentach, chyba nie spotkałem jednego zawodnika, a pytałem teraz wielu, rozmawiałem i tak mówię, czy mam jakąś radę od wrzosków, po... no, czy mam jakąś radę na ten pierwszy raz, bo wiem, że to zżera, zresztą mój trener mówił, mój trener od motoryki Dominik mówił, że ja robiłem 5 rund, bo ja już na sparingach robiłem 5 rund, ja cały, tak śmiesznie mi to było, jak Michał mówi. a on jest trener, czy, nie sparuje w ogóle co, ja zrobiłem 30 sparingów, wiesz. I ja, ja robiłem 5 rund, tylko że robiłem jedną taką troszkę lżejszą, trzy takie pełne z normalnymi przerwami i troszkę dłuższy odpoczynek do piątej, zawsze. Więc ja bym te 5 rund wytrzymał i tam, i jestem tego teraz pewien, bo wiesz, ale trenerzy mówili, Tomek, sparing, czy tam, wiesz, czy tam wydolność, to nie jest to, bo tam się zepniesz, tam właśnie ci ta głowa ucieka, tak. tam to. Gówno. Ja, w moim przypadku gówno, co mnie zdziwiło. I powiem tobie i wam szczerze, że ja się bałem tego, co się tam stanie, na zasadzie właśnie, kiedy mnie odetnie, kiedy zabra. miał cichy, mówił, że on jego nie było, dostał pierwszy od ciosa, dopiero się obudził, zaczął słyszeć narożnik i tak dalej. I ja mówię, dobra, jak każdy tak mówi, no to to się musi stać. Więc i powiem Ci tak, jeszcze był problem taki z, może to tak trochę więcej powiem, bo nie mówiłem o tym, a przecież nie będę robił dziennego o tej swojej walce w kulisach. Myśmy, nas wybiło troszeczkę z rytmu to, że... Okazało się, że, ta, że najgorszą mam tą walkę, bo ja się cieszyłem, że mam drugą. Mówię, pierwsza to tak kurde nie, ale tak druga fajnie. Tylko, że to była pierwsza nie na pay-per-view i później była prezentacja, koncert Malika I, 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 i chodzi o to, że myśmy z prezentacji schodzili od razu do ringu, ani na sekundę do szatni. I mój trener mówi, mać, nie? No mówi, to jest, to jest najgorsze, co może być, bo ty wystygniesz totalnie i ja, ja się na tym nie znam. Mówię, no to, to... to On mówi, nie, nie będziesz miał kondycji. Nie będziesz no. miał właśnie kondycji. Jak pójdziesz na totalnie zimno, to po 30 sekundach nie będziesz miał. Wspompuje ci i tak dalej. Wiesz, ja się na tym nie znam, no wierzę im, bo cały narożnik tak Ja mówi. nie wiem, jak wy się rozgrzewaliście, ale jest taka tendencja, że musicie Zatkać na rozgrzewce. Nie, już tego nic się musisz nie robi. Się, znaczy, o, już musisz... tego w moim narożniku się nie robi. Dobra, no to ten przepał, tak zwany przepał. Generalnie wszyscy robią tak <laughs> poza Tomka narożnikiem, że e, musisz się przepalić na rozgrzewce, przepał, tak, tak, że musisz zatkać. To pierwsze zatkanie musi być na rozgrzewce, wtedy e, dajesz troszeczkę sobie odpocząć, podtrzymujesz temperaturę cały czas, czy to różnie ktoś siedzi w bluzie, ktoś tak. po prostu robi jeszcze jakieś luźne tarcze. Dziękuję bardzo. E, tak. Robi jakieś luźne tarcze i wtedy wchodzi i ma to, wiesz, ma to paliwo. A najgorzej jest właśnie wejść w zimnym jak ci zatka, wiesz. Tak, abstrahując od tego, wiesz, przepał, czy to robić nie, bo też wcześniej mu trener się robiło, tak samo trener mówi, już się od tego odchodzi, a to jest, wiesz, no to są różne szkoły, aczkolwiek wejście to na zimne... Musisz, musisz, dostosować to do zawodnika. Oczywiście. To, to co ty oczywiście, lubisz. To, jak oczywiście. Się, ja, ja też nie lubię być tak dojechany. Ja ci powiem tak, znam zawodników na przykład profesjonalnych, tak, którzy... Chodzili do walki i on dopiero wiesz druga trzecia runda on dopiero zaczął odpalać i trener zmienił mu rozgrzewkę taką że zrobił mu w szatni tak jakby pierwszą rundę okay. po prostu dał spalnik tak, tak. mocno i on i nagle był od pierwszej rundy chodził do walki i wiesz od pierwszej rundy już był w gazie nie musiał się tak jakby wiesz wdrażać u mnie jeszcze z yy, zmienną taką ten mój wiek i mój trener też mówi ciebie Tomek ty nie masz 20 lat jak ja się dojadę, to już tego glicanu nie odzyskasz Mądrość, no, bo on Mądrość mówi, ten. No mówi, to 20-latka, ja mogę dojechać, ale to jest taka, że ja się dojadę i ty już nie wejdziesz. I to samo porana. Ja pamiętam, yy, bo, bo wiesz to jeszcze, kurde, no tak ja już opowiem, bo mówię, nie yy, pierwszy raz to jakby ludzie usłyszał, ze na no, ja moim blogu, ale tego nie mówiłem. Ja wiesz, yy, zachorowałem w czwartek, byłem naprawdę bardzo chory. Miałem wysoką gorączkę, ledwo co znalazłem z łóżka, ten dzień co jechaliśmy tam. No i. Jakoś tam przybyło mi dwa... Wiesz co, ja tą wagę kontrolowałem, przez cały krzyż miałem tak pół kilo więcej, mniej, to mówię, to spoko, to nie wypiję sobie na napoju i będzie okej. Okay. Cały czas tą wagę kontrolowałem. I jakoś jak pojechałem do mamy, co się często zdarza, skoczył mi dwa kilo, chociaż nie wiem na jakoś więcej, ale jakoś gdzieś coś nie. dwa kilo więcej. Nie co zjedz z no, no. I powiem Ci, zaczął być problem, bo nie mogłem tego zgubić. on mówię, nie chcę się godzić, Adam dam radę. Jeszcze mi ta choroba wlazła. I ja wiesz co, pierwsze co, pojechałem w czwartek tam... I jakby stawiając pierwsze wyzdrowienie, bo to było dla mnie ważniejsze niż wagę, pojechałem na kroplówki takie właśnie od tego, tylko że oni mi walnęli półtorej litra kroplówki. I ja wtedy się czułem, że to jest półtorej kilo jeszcze. I nagle tak. zrobiło się 90, a miałem 87. Jest 23, a ja mam rano ważenie i mam 90 kilo. Mówię, Jezus kochany. No i co? Zaczęło się kombinowanie, wanna, nie wanna. Haylik mówi, że mi wynajmie w ogóle fajnie zachowali. Powiedzieli, że no nie, ma, nie było sauny w fotelu, Że wynajmą mi apartament yy, z wanną, żebym robił tą wannę. Na jedną noc, wiesz, i tak dalej. Ja tego nie umiałem jeszcze. Arek mi tłumaczył, jak to się robi. No ale w końcu też do lekarzy tam dzwoniłem i no wziąłem sobie leki na przeczyszczenie, nie? I tak dwa nie działa, cztery nie działa, sześć nie działa. Jak zaczęło działać rano? Ja na rano miałem wagę z zapasem jeszcze półkilowym, tylko nie mogłem znowu do wieczora zatrzymać robienia nie, wagi. To jest problem. Dramat, także wiesz, znowu kropówki, znowu. Powiem to. ci źle to rozwiązałeś, bo, bo powiem ci tak, Trzeba o której mieście wagę? O 10 o, oficjalne? O 9 i 11. Czyli masz tak, masz termin 11, tak. trzeba było się normalnie położyć spać, ale na przykład w jakiejś tam może bluzie. czy na przykład podkręcić trochę temperaturę w pokoju. I teraz rano byś wstał, obstawiam, że miałbyś kilo, kilo 300 pewnie mniej i zostało być to półtorej kilo. I powiem ci, wstałbyś sobie o siódmej, lekka rozgrzeweczka, wszedłbyś na 30 minut do wanny, 30 minut pod kołdrę i byś miał chłopie, wagę, pyk. A tak posiedziałem 5 godzin na kiblu. A tak 5 godzin na kiblu. Wiesz, to było, było to jest jedzenie oczywiście które się zdobywa. Wiesz i źle Otańskie. i tak też wchodziłem w to, właśnie to trochę tak, wiesz, zburzyło, bo ten kogoś przygotowałem był bardzo, taki, no, bardzo dobry i wiesz, i ta choroba plus to, plus ta biegunka, która podobało potworne odwodnienie, bo ja wypiłem szklankę wody od razu Kibel, wiesz, no, po tylu tabletkach to po prostu mnie czyściło, <laughs> więc musiałem to znowu zupełnie z kroplówkami. Ale wracając, wracając do tego, to wiesz, w, tej, w takiej formie byłem. Ja nie byłem zły, tylko też jakby trochę się tego wystraszyłem, wiesz, mówię, kurde, było tak dobrze i tak, wiesz, jestem chory, bo jestem chory, ta wydolność, wiesz, przy chorobie, przy brzębieniu, ten tlen jest trochę mniejszy, ta temperatura jest, plus to odwodnienie i tak się tego troszeczkę bałem, no i właśnie nas dotarła ta informacja, że my schodzimy prosto stąd. I no i trener mówi, kurde, no dobra, jakoś to zrobimy. I teraz, co chcę powiedzieć, a propos właśnie jeszcze Michała. Że a propos tego, ja nie chcę oceniać pracy czy trenera szyszki, uważam, że go za genialnego trenera Górutu nie oddaję, ale tych zbyt dużo podopiecznych, bo mój trener myślał, jak to obejść. Eee, w ogóle, ja nie wiedziałem, żelki się je, najlepsze są żelki, tak przed samym tym, bo nie w Ja dostałem pięć paczek Haribo i zauważcie, jest w, w tym, jak nas przedstawiają, ja tam stoję, tam żelki źle. Każdy coś robi, aż ja żelki, bo mi trener kazał, i stoję w bluzie i w dresie, jako jeden. Ja wchodzę i zobaczyłem Michała w krótkiej, na krótkiej koszulce, i mówię: Już widzę, że nie ma tego, nie jest o tym pomyślany, nie jest ten szczegół dograny. Wiesz, u mnie od razu, kurde, chłopiec, nie się nie rozgrzejesz, to dobra, rozdrzeje się teraz na masę, nakładaj bluzy i stój tam, i cały czas się gibaj i żryj żelki. Ale widzisz. To no... są szczegóły, ale wiesz, one, one dają może, one by może nie zmieniły walki, ale dają ci też pewien taki spokój i takie, że ty wiesz, co robisz, że, nie, że to Powiem jest... Ci, że drobne rzeczy składają się na ostateczny sukces. Nie? I ja ciężko jest mi powiedzieć, czy wiesz, zgadzam się z tobą. trener Szyszka jest świetnym fachowcem, tak? Natomiast ja nie wiem, ile nie, ciężko z mi policzyć, nie pamiętam, ile on ma, miał zawodników pięciu. na tej gali. Pięciu, nie. Więc słuchajcie, no, 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 trzeba podzielić na tych Pięć pięciu czas. zawodników, wiesz, rozgrzewkę i tak dalej. To nie jest łatwe logistycznie. No ja jest. byłem na walce, gdzie trener miał trzech zawodników i wiesz, w dużych odstępach i to było ciężko, tak? bo, bo jednak trochę tego czasu musisz poświęcić, żeby tego zawodnika rozgrzać i przepracować. Więc ja ci nie powiem, że ja, ja to powiedziałem Michałowi. Mi się wydaje, że może to jest złe miejsce dla ciebie, tak? że fajnie tam chodzić na sparingi, część przygotowań tam zrobić, natomiast może lepiej gdzieś indziej, bo wiesz, Michał pewnie wie najlepiej, jak sobie usiądzie, sobie przemyśli, co nie zagrało tego dnia, bo ja jestem pewien, że Michał ma umiejętności, żeby pokazać więcej, natomiast coś nie zagrało i taki jest ostateczny rezultat. Nie? A dobrze, znaczy tu jeszcze tak, to jeszcze tylko kończąc ten temat tego narożnika i zaopiekowania, to to, to, było dla, to było dla mnie ważne i mówię i tam, wiesz, rozgrzewka to wszystko, ale cały czas coś przy tobie jest i mówi tak, tak, nie, nie, tu jeszcze to, ja pytam go, czy tak, czy on zacznie tak. Skończy, tak, I cały czas tobie jest i gada i cię, i cię opiekuje i ma, masz tu żelki, masz się grzej, wiesz, no tam tego nie mogło być, nie mogło być, po prostu fizycznie nie mogło być i to nie chodzi, że, że z winy trenera, tylko z winy tego, że jest kilku zawodników, nie może tak. w 100% jego. Ale teraz to, to taką, powiem, teorię niepopularną wbrew temu, co mówisz, czy, czy uważasz, że Michał się aż tak pokazał źle, czy ja mu nie pozwoliłem, Bo ja też o tym myślałem i teraz zobacz. On, ja, jest. Jego, walk, jego walka jest do, na YouTubie do obejrzenia, czy, z ciosem, bo to była darmowa. I tam jest, nie wiem, powiedzmy, tysiąc wyświetleń, z czego 999 zrobiłem ja. Ja tą walkę oglądałem, chłopie, po trzy razy dziennie, że ona mówiła, o znowu cichy. Ja tylko. Ja już komentarz ja Tomka, bo on komentował wrzosek z Tomkiem yy, z tym yy, od was, z tym garnizą, yy, yy, to chodzi. Yy, z fight sport. Tak, tak, tak. To ja, ja się z Tomkiem śmiałem na którymś wywiadzie, że ja mogę powiedzieć, w której minucie, co on mówi. Te kieleckie cepy, te chochle takiej. To ja to na pamięć. I teraz tak. Ja, myśmy to analizowali, mój trener też. Na treningu zawsze go razem, później ja sobie w domu. I teraz zobacz, ja mu zacząłem okrywać tą nogę, po pierwsze, bo mi -y wchodziły, po drugie, że je dobrze kopie, ale po trzecie, że jak on, ro bo on ro całą walkę z ciosem lewy, lewy, lewy prawy, dobra, i lewy, lewy, i, yy, i ze mną zaczął robić lewy low, lewy low, bo to na wykroczną, jak on stawał. I jemu zabrałem tego lewego. I teraz, jak on miał taki podobny game plan, jak na ciosa, bo mu wyszedł tam. Miał dochodzić tym lewym, ewentualnie wtedy poprawić prawym, jak, jak, jak mu do wejścia wyszło. I ja mu to wyłączyłem, i to nawet nie tyle chodziło o wyłączenie nogi, też oczywiście, ona boli, nie może stawać. A wyłączenie tego lewego i zniszczenie mu całej jego taktyki, którą miał tam trzy rundy. On wypunktował wtedy ciosa, bo on go nie zbił. Cios nie miał nic na twarzy, to było tylko wiesz. Więcej razy trafił, był bardziej metodyczny, dlatego sędziowie go wybrali. I teraz, jak on już nie mógł dawać lewy, a wiesz, lewy bez nogi, stoł, no to, to, to już w ogóle nie zadasz. To czy ja uważam, nie, nie ujmując nic Michałowi, że on był podobny jak Walcy, tlenu miał gorzej, tlenu miał gorzej, bo on w trzeciej rundzie umierał, ale generalnie, że on miał podobny plan, tylko po prostu ktoś ten plan rozgryzł. Słuchaj, mogło tak być jak najbardziej. Ciężko jest mi powiedzieć, bo Michał też był na siebie zły i, i naprawdę przeżywał to, że, że ciężką będzie spojrzeć w twarz. Trenera, Robi, trenera bo, bo nie robił tego, co, co chyba mieli założone, czy, czy nie robił tego tak, jak to powinien robić. Natomiast no, nie dać tego ukryć, że walczysz tak, jak przeciwnik pozwala. Skoro Ty jesteś w stanie narzucić swój lepszy styl, rozbijanie nogi i, i nie wiem, powstrzymywanie tego lewego prostego. Skoro tak mieliście rozpracowanego Michała, że on to będzie tak. robił, i zastosowaliście rzeczy, które go powstrzymają. Na przykład, no, mówię mi się mega to spodoba. Na przykład wiesz, ten front u ciebie taki, który palący go stopał i to jest. Słuchaj, ja ci powiem, to jest świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o free fighty, w sensie, bo, bo one są, no to to robimy, one są e rzadko używane, a one tak, raz, że stopują, dwa wybijają z rytmu, tak. ale odbierają tlen. Tak. o tak. tym nie wiedzą, tak. ale tutaj tak. możesz przyjąć 3-4 takie ciosy i już. Nie możesz już tak. jest coś jest nie tak, już nie już. wiesz, bo to też dostajesz w momencie, kiedy uderzasz. I po prostu wiesz, no dwa gameplany się spotykają w każdej walce i, i wygrywa ten, który tak. lepiej się odnajdzie w danej walce, tak? Te I... fronty miały głównie wiesz na celu yy, to, to, żeby on nie, nie tak pewnie, bo wiesz, on tak chciał wchodzić, a ten mówi, ze wgazę, trzy razy zatrzymaj nogę, nie musi to być mocno, ale to strasznie wiesz na psychę. No już kurde, boisz się ten brzuch, no bo tu gardę trzymać, to już nie tak pewnie wchodzisz. Bo wchodzisz trzy razy, trzy razy tu masz piętę, to już czwarty raz tak nie wchodzisz, pewnie no. wybijacie. Tak, nie? ale weź, weź też pod uwagę, ile tych, ile Michał tych kopnięć przyjął, bo ty ojej, masz nogę ojej. rozwaloną i ty naprawdę dużo kopałeś tam też gdzieś na kolano. Michał to, e, Michał to wiesz co, on e, z jednej strony dobrze to starał się blokować, bo widziałem, że później skręcał kolano, na przykład, e, ale jak sobie tak teraz myślę, to zabrakło mi tego, żeby on się stanął mocno na tej nodze, powiedział kopiesz, to ta, kop, ta. ale... Trafiłbym od razu w tempo. Zaryzykowałbym, zostawiłbym te trzy kopnięcia, ale bym ci starał tak, zniechęcić, tak, żebyś ty mniej więcej tak. nie kopnął. Nie? A, wiesz, a I czekał i w tempo tylko wejść. W nie? Tempo taki prosty to jest zabójstwo przy kopaniu LOL-a, bo to wiesz, lecisz i jak spotkasz tą rękę, tylko wiesz co, Słuchaj, no. Ja... Arab, e... tak, Arab Tak, szeli. Szeli. Dokładnie tak, jest, dokładnie to, tak. to jest to rozwiązanie. Dokładnie że nie przy... tak. Przyjmujesz, przyjmujesz, ale w pewnym momencie mówisz, dobra, wóz albo przewóz, tak? Tak. Tylko tam jest. Ja, ja miałem też ustalone, bo ten mi powiedział, że nie wolno ci kopać bez przygotowania rękami. Wprawdzie parę taki kopnąłem, ale ja zawsze próbowałem, chociaż coś tam tym lewym i wtedy, jak, jak on ci się gdzieś tam tu zasłaniał. Więc to też nie tego. No i kopnąłem tego Hakika, Boże, to ja powiedziałem, Lębą, że ja mu Ja musiałem, no. ja musiałem popłynąć i po tym jego wywiadzie. Dziadek nie podniesie nogi na wysokość pasa, tak powiedział. Mówię, nie, żebym. Ja, no może nie, żebym przegrał walkę, tylko tak to miałem ambicjonalnie. Ja wiedziałem, że on go nie znakautuje, nic, ale chciałem go zaznaczyć. Słuchaj, I... Ale podsumuj tak jakby całe Całe to wiesz, wasze, tak, medialne konferencje, później walka. Ja uważam, że ludzie mogą być zadowoleni. Naprawdę, że konferencje były fajne, wiesz, rundki były fajne, walka też nie rozczarowała, bo, bo ludzie byliby rozczarowani, jak wiesz, jak gdzieś ta walka by się szybko skończyła, ktoś by kopnął, wiesz, tak, zapał kontuzję, tak. czy coś by się stało, bo, bo zdarzają się takie rzeczy tak. w walkach. Natomiast fajnie przewalczyliście trzy przewalczyliście, rundy, wiadomo, że Zaskoczenie, Michał... które zawsze jest atrakcyjne. Tak, wiadomo, że Michał, wiesz, ambitny chłopak i, i, i jest mu przykro, że przegrał, bo to jest normalne, że tak. wiesz, mając swoje ambicje, to jest ci przykro. Ty jesteś zwycięzcą, wiesz, pokazał nie się fajnie ludziom. Wydaje mi się, że i tak obaj na tej walce zyskujecie i, i, i Hajlik no pewnie wie. będzie miał jakieś dla was kolejne tak, zestawienia. Jako, jako całość to brać to trochę maszację, bo, bo tutaj nie było konfliktów, nie było takich kolorytów, a tu zawsze my byliśmy zawsze tym, może wiesz, niezasięgowymi, ale zawsze coś tam, jakiś tam dis nastąpił wzajemny, trochę nerwów, trochę tam, wiesz, takiego znerwowania wzajemnego, wiesz, taki troszeczkę złej krwi ale takiej. Też wiesz. To polaryzowało trochę ludzi, tak, nie? i tak. słuchaj. Co dalej? Bo powiem ci, że ty e, mocno powiedziałeś, że jednak e, Wardęga e, chciałbyś zawalczyć. On to, też to, on chciał zawalczyć. To, to ty on, on, zawalczyć. Pierwszy, on, pierwszy, on pierwszy, jakby mnie wyzwał, on tu na live myślał, że tego, że wiesz, no Sylwek najpierw powiedział, że jak przegram i bardzo źle się pokaże. Mi ja... się wydaje, że ja bym mógł być przeciwnikiem dla szalonego reportera. Tylko ja nie wiem, w jakiej on jest wadze. No i też zobaczymy, jak się pokaże w walce, no bo może jednak jest dobry. Ale w tej, ja bym o czym z nim gadać na konferencjach, nie? I na face to faceach. Ja powiedziałem później, że no to, 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 to nie ma tak, że Kuba, wiesz co, w... bijemy się, o ile się źle bijesz? Bo jak Słuchaj. już dobrze się bijesz, Ale to ja, już mnie nie f. Nie w... dobrze mógł być, jakbyś się źle pokazał, żebym nie z tobą walczył, bo... źle Tak. Nie? No yeah. i Sylwek bodajże wczoraj, bo tu mi dzień, nie oglądałem tego live'a, tylko są e, te, że powiedział, że mam przejść do 6-6. Pojedynek oczywiście przyjmuję, czekam w kategorii wagowej 66 kg. Nawet się zgodzę na 72, coś takiego, nie? Już ja raz walczyłem 78, i mi nie poszło, więc to już nie jest moja waga, bo wtedy też już byłem właśnie taki grubszy. 73 czy 68? Na 90 nogi, kilo. To byś nogi musiał w, w tych włytkach uciąć, nie? Tak, tak. O to nie wiem, czy by dało, czy tyle 10 kg? No może, hmm. może. Nie, no nie ma szans, wiesz, to jest taki warunek, ja mu powiedziałem i ja tego dotrzymuję, że w każdej dowolnej formule, tu może dyktować warunki naprawdę, płaszczyzna, formuła. W samym grapplingu się możemy być, jak chce, serio. Możemy startować od parteru. W kisielu nawet, nie? W kisielu nawet. Mis mokrego podkoszulka, mis runa leśnego w jego przypadku, co tam chce, nie? Generalnie, no, no naprawdę we wszystkich możliwych płaszczyznach, mówię, ja mogę wystartować w parcerii, w ogóle jest to możliwe, że się, chyba są jakieś zapasy, są, tak? Zapasy no się jeez, startują. Nie, ale to nie, no zresztą... ale ludzie chcą wymiany, ale, stójki, ale, ale, ale mówię mogę, no ale wiesz, no to jest warunek, który, to, to on tym samym powiedział, ja nie chcę walczyć, no bo wiesz, no zejść 20 kilo, no, widzieliście, tak mówiliśmy, pasza szedł 13, to był, to był cień człowieka, ja, jak go zobaczyłem, mówię, ja ma, on wyglądał jak narkoman z dworca ze szczekawką, taki... No. Wychud, bo I zresztą no 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 i no, mu to źle wyszło, no 20, 20 kilo się nie schodzi. I Sylwek fajnie powiedział, to mi się podoba. On jest, on, on jest genialnym manipulantem, ale jest. Mówi, no przecież ja nie będę tył 20 kilo. Sylwek, to nie na tym polega w open, że ty musisz przytyć. On powiedział dokładnie, że on nie będzie tył, to niech ja schudnę. No nie, jak się biemy w open, to ty sobie nic nie rób. Nie ty nie chudni To nie e... trzeba, Sylwek, nie trzeba tyć. Słuchaj, żeby ważysz. wyrównać szanse E, jaką wagę jesteś w stanie Ty zrobić, bo też pewnie pójdziesz na jakieś ustępstwa i pewnie coś tam jesteś w stanie zejść. Żebyście się spotkali, czy to będzie na przykład, nie wiem, 84, 83, czy to jest. Do 84 mu zejdę, niżej nie. Bo wiesz co, ja, ja naprawdę ten pasza. Zawsze jeszcze powiem przy okazji jego walki, bo z nim dużo o tym rozmawiałem. To jest katorga, ale to wiesz, tręgi też są katorgą, okej. Okay. Ale ja już nie chcę tak sobie, czy, czy, czy zdrowia, no to by było, wiesz, to wpływa ci w ogóle na, i na psychę, i na to. Ja wiem, żebym tu kurde, przecież nie był nie, nie do życia, wiesz, jak to wszystko poucinasz. To jest długi okres, taki mieszczający organizmu. I ja mówię, w każdej możliwej formule mu pójdę na rękę, jakkolwiek bym miał. Do 8, 4, 90 mogę wejść. na 6 kg mogę zejść. Okej, okay, nie ma problemu. Wezmę sobie nie tylko 10 tabletek teraz na przeczyszczających i 3 dni wcześniej będę na kiblu siedział. Ale to, do, do tego mogę zejść. Ale wiesz, no, bo, bo mówię najbardziej na argument, że on nie będzie tył. No to, to, to chyba nie rozumie kategorii open. No, ludzie się biją po... Ja z Jackiem Urańskim było chyba 20 kilo różnicy. No i ja, ja, ja nie, nie kazano mi tyć. No rób co chcesz. Tak? No, to jest nie, open. No, słuchaj, dogadujesz się na walkę i, i nie masz zapisu, ile kto ma ważyć. Tak, bo tyle ważycie. Ale, ale, ale 8, 4, te... ok. Tak, chociaż ja jestem zawsze zwolennikiem tego, że ta, te, te, te gabaryty powinny być podobne, chyba że to jest w ogóle taka walka już bardzo fightowa, ale z kategorii e, mały z dużym, nie? W sensie Dawid Goliat, e, to, to wtedy rozumiem, natomiast tutaj jestem za tym, żeby te szanse troszeczkę wyrównywać e, i to jest sprawiedliwe, bo ty masz czas, żeby zejść odpowiednio tak. z wagi, ktoś ma czas, żeby odpowiednio tej wagi tak. nabrać, nie? I to nie jest tak, że ktoś idzie też do góry walczyć z Kamaru Usmanem, e, tak. e, e, tylko po prostu, Wiesz, to jest walka też free fight'owa, więc no wątpię, że te wiesz, 6 kg mniej, nie, czy tam 6 kg to, to, to więcej tak robi nie rzutuję, aż tak. Bo to różnicę, wiesz, nie? Przy, przy, przy profesjonalnych tych tam KSW czy coś, to oczywiście, że tak, bo oni miał na tle podobne umiejętności. Na tyle, Mimo wiesz, całe życie różnicę. pracują, że robi różnicę. A tu, wiesz, no kurde, jeden trenuje dwa lata, drugi trzy miesiące. To, to jest różnica i tam pięć ja, kilo, Ja nie? tak. Zawsze można się przygotować pod większego, cięższego rywala, bo, bo zawsze można dopracować low rozbić ci nogi, pracować szybkością. Tak. Słuchaj, są argumenty za to, żeby, za tym, żeby też walczyć z ciężkim Tak, cięższym mówię, w każdym innym, nie? z tej wagi, no, 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 no mówię, to, to jest akurat, wiesz, to, co Sylwak powiedział, to uważam, że on sam nawet to rzucił, że w to nie wierzy, no, bo nikt nie zajdzie 20 kilo w dół, no bo to jest zabójstwo. Więc myślę, że, że, że on tak rzucił, że nie chce, ale jakby chciał, to, to 8-4 robię, ale. Potwierdzam to, że w każdej formule przez niego wybranej. W każdej z każdym dodatkiem mi mieszaną, Ja możemy zrobić jak, jak bagieta, że trzy razy mógł kopnąć. Pamiętasz jego słynną walkę, że to trzy było e, boks, kopnąć. ale trzy razy kopnął. Znaczy, nie no, wiesz, Sylwek też, Sylwek też wiesz, mimo wszystko tych, tych jego walk e, jest bardzo inteligentnym gościem. On tak, mega czuje jest, internet. Tak. Uważam, że i konferencje by się, by się zgadzały, bo, bo to by było bardzo fajne. Uważam, że wiesz, że ta sama walka to, to byłaby też jakąś taką wisienką na torcie, która by ani nie. Wiesz, nie, ja mu na pewno nie, i... nie ujmy, to na pewno. Wiesz. Ja się tam mi w miarę że pokazałem, pewno, że, no. wiesz, że, że z Michałem, który tam waży 4 czy 8,5, więc jak sobie był 10 kilo cieszy, no to nie brzmi, ujmy, to, żebym by dostał. Zresztą ma, ma rekord 2-0, to wiesz, no, te, te, ten debiut może możecie tego, no to już mu, wiesz, każdy, każdy by i tak mówił, że on raczej przegra, a miałby szansę mnie wyjaśnić. A powiem ci, że o ile on z tą uwagą, no to może sobie zróbmy tak, no dobra, ja zejdę 20 kg, a ty się nie odzywasz na konferencjach. No bo to wiesz, to wyrównajmy szanse i tu, bo to, ja wiem. To ja już nie chcę. <gry> no właśnie, to my już nie chcemy iść do nas. W sensie. No właśnie o to chodzi, że, że, że tutaj ja się też tego obawiam. Wiesz, ja wiem, co on by robił, bo on, bo on jakby z powodu on się nie chce ze mną bić. On powiedział, że chce mnie wyjaśnić o konferencjach i pewnie by to zrobił bardzo końśliwie i bardzo mocno. I ja bym to bardzo odczuł. Ja i moi bliscy, bo pewnie by znowu hejt się, on był takie, wiesz, niekonsekwencje, moją hipokryzję wytykał, bo on jest. On jest w tym mistrzem, i tu nie ma co. I to ja nie widzę przeciwnika dla niego lepszego. Jest tak metodyczny, tak też bystry i tak ripostuje, i tak umie tą rozmowę poprowadzić, że, że z nim jest naprawdę mega ciężko I, i byłoby ciężko. Więc generalnie pewnie ja bym tu poległ. Więc to mówię, no jak on stawia takie warunki, no to on by nie musiał mówić na konferencjach. Ja powiedziałem z ringu, Sylwek, no ja dostanę w na konferencji to znasz w ringu, jest jeden 1, 1 no zróbmy no, to. No najgorzej jak czasami wiesz, oczekiwania są wiesz jedne, a tutaj okaże się, że wiesz, ty dobrze na to... do konferencje, Sylwek dobrze ty... Albo, że Sylwek mnie na konferencjach, i w ringu zbije no, to, ale to też się może zdarzyć, Oczywiście, też się tym tak. wiesz. Oczywiście, że tak. Ja jeszcze właśnie chciałem wrócić, bo wiesz, to jest moja pierwsza walka i mm, to jest właśnie, Wiesz co, ja nie czułem się zagrożony i przez całą walkę czułem się ok, ale to jest to jest sport walki, ty sam walczyłeś. I wiesz o tym, że ja nawet w tej trzeciej rundzie, jak on już tylko stał siłą, on już nie miał siły rąk trzymać, to jest ta obawa, że jeden cios może skończyć. I, i tu wracając właśnie do Sylwka, że to jest kurde walka, widzimy w sławicznym czy coś, że to, mimo tych przewagi, mimo tego ja tam też cały czas czułem, te ciosy mi się tam świszczały, ja dobrze i mijałem, ale wiesz. Ale gdzieś tam centymetr gdzieś gdzieś dostał upadł i mógł być koniec, Słuchaj, więc. To są małe rękawice, to jest MMA. Naprawdę tutaj, tutaj jeden cios może odmienić tak pojedynek, tak. więc cały czas trzeba być, wiesz, dokładnie mega sfokusowanym i. I tu czasami naprawdę u szczęścia czy coś, czy coś robi robotę. No aha, jeszcze wracając do jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że właśnie z tym, z tym spokojem, bo to chyba było widać, że kurde, każdy jeszcze debiutant, wiesz, no 10 tysięcy ludzi, pełna hala, plus to, że debiutant trochę tych złych słów padło i ja jestem. Ja byłem na początku aż przerażony tym, że się nie nerwuję. Mówię, kurde, coś jest nie tak ze mną. Każdy mi mówił, że mi odetnie. Nie, no psychicznie to. Stu procentowych ok spokój. Widać, bo no raz, wiesz, to Ty możesz ocenić, tak? tak. My możemy coś takiego mówić, ale, ale Ty możesz to Każde ocenić. słowo narożnika słyszałem, powiem więcej, jednego i drugiego. Dlatego później mi tego Michała było szkoda, bo dość mocno jego, z nim jechali. No też słusznie, wiesz, no chcieli go zmotywować, ale dostawał tam słowne, ciężkie baty na ten sam koniec. gdzie on, on stał, on miał takie już w oczach, wiesz, ale ja też bardzo te szanuję, bo ja nie wiem, czy stojąc w jego stanie, czy mnie chciał, i tak. Już w ciosu nie zadam, idę stąd. On po prostu chciał dostać do końca i ten narożnik go, dlatego ja słyszałem wszystko, każdą komendę jego i swój, yy, czas jaki mi podawali, nie wiem, ja byłem tak w pełni świadomy, tak w pełni, wiesz, tak po prostu, aha, teraz mam zrobić to, jak on mi to, to on mi to. Super, super to zagrało. Słuchaj, wszystko tego wieczoru złożyło się na Ta. to, że, że, że ostatecznie, mhm. wiesz, wygrałeś tą walkę, więc... Więc do nas tak, idziemy do następnej. Tak, idziemy następnej, bo już nie, <grym> nie gadajmy o tej. Tak, tak, tak. Ja tylko mówię, to moja pierwsza, więc chciałem się parę podzielić. Pierwsze koty za płoty. Tak. Zobaczymy, co będzie dalej, także Sylwek. <grym> <grym> e, następną mamy, no i tu było właśnie zdziwienie, że właśnie po mnie chyba ten Tyburski, tak? Z Denisem. Czy, e... czy jakoś tak przełożyli? Nie, po mnie jeszcze był Ludwiczek z Haroldem. Tak. No i to jest prawdziwy freak fight. Kwintesencja tak, free Fightów, fight Powiem ci tak. I jestem pozytywnie zaskoczony. Ja też, ja ci powiem nawet więcej. Ja, wiesz, też robiłem wywiady, nie oglądałem tej walki aż tak dokładnie. Dzisiaj sobie ją troszeczkę e, powtarzałem. Wiesz, ja miałem wrażenie, że Ludwiczek prowadzi ten pojedynek, nie? Naprawdę, bo, wiesz, wywierał presję i tak dalej. Natomiast no, cenniejszy był Daro tak, ze względu tak. na swoje warunki fizyczne. Tam wszystko przemawiało za nim. No, yeah. natomiast, natomiast powiem Ci szczerze, że walka na pewno nie rozczarowała. To, że oni, wiesz, zawalczyli na punkty. Uważam, że na plus. Ludwiczek wszedł do walki bez komplikacji. Pokazał, on, że chce się bić, to tamto. Naprawdę, mega fajnie. A w ogóle jak już to czuł, jak on, jak on walił te kopy, dużo przestrzelił tych kopów, że go obróciło, ale jak go obracało, to już tą rękę miał. Jakby tu rostał, W ogóle takie wiesz, takie zmysły takiego, a jakby to on, ten walk przeprowadził. On jak zacznie trenować, to on tam takie walki fightowe będzie fajny, Tylko tak. on musi nie rękami chcieć uderzyć, tylko nogami. Podejść tak. nogami i wtedy uderzyć, nie? Tak, tak. I to będzie fajne. I wiesz, ja widzę też dla niego jakieś tam zestawienia. E, naprawdę, wydaje on mi się, że On Mega na plus, a w ogóle widownie jak w Rokim... E... A mi Michała na przykład z Darolwem trochę zestawiali. Ktoś tam e, Michała. No. tak? No. no, mnie wcześniej zostawiali, ale chyba teraz nie. Zresztą, znaczy, ja, ja powiem, Mega na Plus Ludwiczek, a tą walkę też mi się dobrze oglądało. Jest to zestawienie, takie, kwintesencja Free fightów takie fajne 1, 2, 3, a nawet lepiej, bo to takie kolorowe postaci. Tylko, moim zdaniem, ta walka znowu do wygrana przez zaraz znowu do rzekoną kroplę do tego, że on, no to był Ludwiczek, on nie trenował, on kurde z kulką okrągłą. Yy, Wiesz, jego debiut, grubiutki, bez tlenu, no bez niczego, tylko haha hihi, a on 15 lat treningów, czy ileś tam naście cały czas w treningu? Kurde, no. no słuchaj, Tomek, ja znam ludzi, którzy są 20 lat samochodem i wiesz, <laughs> i, i mają problem wyjechać ze skrzyżowanie. No, no tak, no, wiesz, ale, to, ale to nie powinni startować w zawodach kierowców. Słuchaj, nie powinni startować. Za, zadam zawodach. ci takie pytanie. Czego ty jako do niedawna jeszcze nie zawodnik, ale, ale widz oczekujesz? Czy ty oczekujesz tego, żeby wchodzili zawodnicy, którzy pokażą super umiejętności sportowe i, i zawalczą? Ja ci powiem wiesz, co jest najlepsze pomieszanie tego, tak. że masz i taką walkę, tak. i masz tak. walkę, wiesz, Dawid y, y, z, wiesz, z Dondiego na przykład, Czy, tak? czy Labregas z Dokładnie. Po prostu fajnie, umiejętnie i to jest największym takim... I to było. Wiesz, żeby umiejętnie to wymieszać, nie? Bo, bo takie zestawienie też musi być, no bo to jak za chwilę będziemy iść, wiesz, całkiem też, spo... nie, to, no to 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 też Nie, nie to Nie wszystko no. się spodoba, wiesz, nie wszystko się ludziom spodoba, tak? Natomiast fajne jest to takie mieszanie, nie? Że A? te zestawienie... Różnych stylów, nie? Zestawienie, wiesz, yy, zawodnikom. Taki Ludwiczek z takim Darolwem. No wiesz, Darol i tak pewnie będzie walczył, nie? No. Tak, tak, ale, ale nie, no Ludwiczek taki mega na i mówię, to był jak w roku, bo przecież Daromia ma straszne, co mnie dziwiło. Bo ja nie, mówię, ja nie łapię już do końca tego jego humoru, dla mnie to jest taki cringe i wszystko, ale to to nie, to jest moje zdanie i ja się też, nie śledzę Ja To nie jest też mój To to, tak, to wow, ileś, no. ileś tysięcy razy mówisz, że jesteś w strachu, jak ty przegrywasz? no kto jest w strachu to, przed tobą, w go przegrywasz? no dalej jesteś strachu. Ale dobra, ale ludzie to widocznie lubią, bo ja widziałem, przecież jak u niego stałem, jak nas zapowiadali, to sala najgłośniej krzyczała na niego, Nie na paszy, nie na dubiela, na niego, przecież jak powiedział Daru telefon, ła, to cały spodek, aaa, przysięgam cię, ja mówię, i matko boska! No bo po prostu ludzi to jakoś bawi, okej. Okay. I, I wiesz, dlatego może wiesz nie do końca też dlatego mówię tak, tak z tym, ale. Za ale jesteśmy. No może tak, może, tak, może to bawi. <coughs> może to młodszych bawi, ale jest w postaci i tak mówisz. Ale właśnie, słuchaj, on wychodząc do, do, tej, do tej walki, cała sala była na nim, a w połowie walki już cała sala chciała Ludwiczek. No. To był rok. To było rok cztery, no. jak w Rosji no. był. Najpierw za tym cała sala chciała Ludwiczek. No on kurde. Bawił się tym jakoś, nie bał się, chciał dać ludziom show, latał po tym ringu, wygłupią to, co powinno się, to jest cyrk. Dlatego ci mówię, że to wiesz, wiesz tego pojedynku nie oglądałeś pod kątem emocji sportowych, Do tylko głarnia. tam miały być emocje tak. freakfightowe. Tak. To miało być show, miało być wydarzenie. I, był. I takie było, tak? Super. Daro wygrywa, Ludwiczek przegrywa, natomiast uważam, że w tej walce. Dużo więcej zyskał Ludwiczek tak, niż dawno. Tak. I dlatego Ludwiczek to jest jego debiut, i ale teraz na pewno będzie, na pewno będzie na bo on też i na konferencjach, i na wszystkim też oddał. On do, został dołączony na końcu, więc ja mówię o konferencji i miał też tyle tego czasu. Ale oddał z tym koleniem na media treningu, na ważeniu, głowę na łyso. To wszystko było fajne, to przemiana wojownika jego. To było super i to było fightowe. I tutaj mamy właśnie teraz Tyburskiego z Denisem. No i powiem ci, że e... na nada roku. No dopiero marzec, nie? <laughs> świetna odpowiedź. Świetna. Dopiero marzec, nie. A więc nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. Powiem ci tak, na pewno duże rozczarowanie ludzi, na pewno ludzie są źli. Na pewno Paweł jest zły, bo, bo też to zwycięstwo zostało mu trochę odebrane. Ciężko jest mi powiedzieć, co Denis miał w głowie w tej walce, co Denis miał w tej sytuacji, że najpierw to było to kolano, później to kopnięcie. Nie umiem tego, nie umiem tego wyjaśnić. Zdradzać tylko tyle, że jesteśmy już po jakiejś tam rozmowie i najprawdopodobniej będziemy jechać do Denisa, będę chciał zrobić z nim wywiad i, mm -hmm. i zadam mu te, te, te ciężkie pytania. A, bo ty Denis TV przecież. Tak, wszyscy wiesz, że ja bronię Denisa, natomiast no, no zadam mu te ciężkie pytania, tak, żeby, żeby mógł się do tego ustosunkować i odpowiedzieć ludziom, tak, co się, co się wydarzyło, nie? Bo, bo teorii jest masa, teorii jest począwszy od tego, że czuł, że już się wypompował i musi mieć kontuzję. Faktem jest to, że Denis wydaje mi się, jak go widzę wizualnie, nie do końca był do tej walki dobrze przygotowany. On Wygląda jakby nie trenował, jakby tylko jak, zwiększał masę i siłę. I ja to mówiłem, na tych tarczych, tak. On najlepszy, tymi... on najlepszy w swoim czasie, to był jak walczył na IFM-ie, nie? I jak on by wrócił do tego, jak wtedy ważył, jak wtedy pewnie trenował? To naprawdę, on by był bardzo groźny, nie? A na razie to trochę wygląda to tak, jakby Denis zaczynał się rozmieniać na drobne i, i myśleć dużo do przodu. E, natomiast e, czym to jest spowodowane? Nie wiem. Wydaje mi się, że Denis musi sobie się na chwilkę zatrzymać, przemyśleć, tak, tak. E, przemyśleć w jakiej jest sytuacji co zrobić, jak przeprosić kibiców i jak wrócić, bo umówmy się, on walczyć dalej będzie, bo, bo kibice, jedni go lubią, drudzy go nie lubią. Na ten moment tych kibiców ma mniej, ale on już taką sytuację miał. Pamiętasz po walce z Alanem, kiedy tam wiesz, coś tam odpowiedział do kibiców i też miał duży taki hejt na sobie. Domyślam się, że teraz ten hejt jest, jest większy. Natomiast no musi sobie parę rzeczy przemyśleć, musi sobie ustalić pewne priorytety. Jest postacią, taką wiesz, charakterystyczną, więc na pewno do walk wróci. Tak, nie? tutaj jest on, on właśnie, wiesz, pier, tak pierowo może nie, bo właśnie. Pier to jest to, to może źle powiedziane, ale tak medialnie on się sprzedaje i on ma za sobą. Tylko wiesz, co Kuba, ja się zastanawiam teraz. Y bo ty powiedziałeś, coś powiedział do kibiców, słuchaj, to, to jest dla mnie zupełnie coś innego, ponieważ on był zawsze odbierany jak Bad Boy, tak? Czyli on może sobie pozwolić, na, powiedzieć do kibiców nawet wy chuj, jak wypikasz. Mm. <laughs> e, bo to obraził nas, ale on dalej z charakternym tym. Ale już kopanie w okresie dwukrotne, no bo poszło kolano i poszedł front, tak? Bo... E, to już to jest takie, no nie, nie chcę być niecharakterny, żeby go nie obrazić, ale takie właśnie, wiesz, umawiamy się na jakieś zasady walki ty je podpisujesz, i no wiesz, no Marcin Najman mi tu siedział i mówił, że on nie dostał regulaminu. No, no, no wiesz, no, przychodzi sędzia, przecież ci tłumaczy przed walką. To no już nie, nie oszukujmy się, że tak nie jest. Po prostu te zasady znasz. Ja też tam byłem w tym OKTAGONIE i, i to nie jest możliwe, żeby zrobić coś totalnie takiego odpałowego, bo, bo ci się coś zdawało. No jak tłumaczył, to jak tłumaczył. No ale... Bo mi się zdawało, że. No, no tam jesteś skoncentrowany, no co, coś się zdaje. Ja Ci powiem tak, e, i drodzy widzowie, nie chcę żebyście mnie cisnęli, że jestem e, e, Dennis TV w obronie, <gry> ale ja zawsze staram się popatrzeć z dwóch z perspektyw. Mam taką po prostu jakąś, taką zasadę życiową, ja uważam, Chcę to podkreślić. Uważam, że to, co zrobił Denis, było bardzo niefajne. I w ogóle uważam też, że wychodzenie do walki z kontuzją. E... Ale to jest mogę, Federacji. Mogę, z... federacji tak, mogę zrozumieć, że zawodnik chce się bić, bo chce zarobić. I jakby miał uszkodzone kolano, też bym chciał się bić, bo zarobię dobre siano pewnie, tak? I na tyle, i na ile dam dzisiaj radę, to jestem przygotowany, ale w walce się różne rzeczy mogą wydarzyć. O tyle, jak federacja wie, że ktoś ma kontuzję, tak. to nie powinna mu pozwolić tak. walczyć w boksie, bo wiedzą, że to się może ta tak. kontuzja odnowić, skoro e, z Arturem się taka sytuacja pojawiła. Tak. Natomiast co do kopnięcia, Ferrari też kopnął, zadał nielegalne kopnięcie na przykład, tak? Pamiętasz wiesz walce no z, no tak, z, tylko ten, że z, z Polakiem? Tak. No to... Ale to wiesz, to, to, ja to było zupełnie co innego, ale bo wiesz, co można chodzi? było kopać, ale on akurat był w pozycji, i to było dyskusyjne, on mówi, że Jaro źle wytłumaczył, w tej nie walce, no, chłop, walce można... Chłop tam który, leżał, ale kopnął, w tej walce, wiesz, wiesz, można było kopać, więc on kopnął nie w tej pozycji co tego. A to jest troszeczkę co innego, bo kop... układ, no źle, że kopnąłem. A tu mam tylko ręce, tylko. To, to... Sam wiesz jakie. Ja nie będę tego bronił, bo uważam, że takie, takie kopnięcie nie powinno Dwukropne. mieć miejsca, nie? natomiast... No kolano tak, też jest niedzwolone bok. Powiem tak? Ci tak, e, jestem w stanie zrozumieć. Ja będę chciał, wiesz, jestem ciekaw, co Denis no, odpowie, no, tak? Oczywiście. Bo ja jestem w stanie zrozumieć, że tak. Bardzo nie chcesz przegrać, że nawet kogoś kopniesz, żeby tylko nie przegrać, nie? Ale wtedy przegrasz. I, i to jest okej. Okay, to jest, to jest <laughs> dla mnie jedyne wytłumaczenie, które mi się wydaje, że, y, że może być, chyba, że jest inne, tak? To chętnie się tego No Ale, ale tego nie dowiem, chcesz nie? przegrać i kopiesz i tym kopnięciem przegrywasz, to tak to, 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 nie chcesz przegrać. No to, to nie chcesz zagasić pożar i dolewasz benzyny? No pewnie łatwo się mówi, siedząc tu teraz po walce, nie? Nie będę wiesz, ja nie chcę. Nudne, ja, no. ja po prostu. Rzucam... Masz ten argument, że już teraz mogę powiedzieć, że. że... Nie wydaje mi się, że będąc. Czy znaczy wiesz, to ja byłem też bardzo spokojny nie miałem może zagrożenia, to też inaczej. Ja kontrolowałem tą walkę. Ja nie wyobrażam tego może dlatego, może też jakbym był w panice, on by gdzieś okładał. No, no dobra, nie mogę powiedzieć. Aczkolwiek ciężko mi się to wyobrazić, zwłaszcza dwukrotnie. Bo jeżeli to była kalkulacja, że kopię, bo nie chcę przegrać, no to w tą kalkulację powinno być wliczone to, że to jest faul i przegram. Wiesz, to albo to jest kalkulacja, albo to jest odruch złości. Bo na, ja to bym tylko tak właśnie tłumaczył. Wiesz. No to taka niemoc, złość, tak? ale nie wygranie. Tylko Boże, a ci, 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 o, to, o to mi chodzi, że to jest taki, wiesz, taka, taka złość w sobie i po prostu, wiesz... To już nawet nie, nie masz, żeby tam przejechał to... sportowo, tylko ach Ty, Chociaż 90% cię. pewnie procent zawodników no, nigdy czegoś takiego nie zrobi, bo, bo, tak. bo nawet nie, wiesz, nie zareaguje tak impulsywnie, tak. wiesz... No, i. No i ma krótki rodzaju. zapalnik, on ma ja, krótki rąk. ja... Boże, no nie będę bronił, po prostu rzucam tak, jak tak, nie tak, wiem, różne okay. punkty widzenia staram Fajnie, się Fajnie, że masz tą rozumieć, rozmowę umówioną, bo to będzie na pewno... Wszyscy na to czekają, bo Denis jako jedyny też nie poszedł ani na wywiad, ani nic. Do szpitala, to to jest druga sprawa. Czy ma do szpitala, czy, szpital, czy nie, no, nie? Nie przyszedł tam na wywiady, więc jakby nikt go nie spytał, nie ma jakby jego wersji. Tam coś tam dał na stories, ale wiesz, co innego, jest taki statement na co innego, jak go zapytasz. Bo jestem też bardzo ciekaw, ale kurde, no wydaje mi się, że jego notowania, czyli znaczy, Ja mam tutaj też dużo do federacji. Ja mniej winię Denisa niż federację, już mnie znowu w z następnej, no dlatego tak, znowu... że słuchaj, ja jakbym był Denisem i jakbym miał. Pozwalają mi zrobić lukę, czyli dobra, przyjmiemy dobra, to powalczę. to. Ty, przegram, wygram kopne, senie kopnę, scenię, kopnę no, mam o, powiedzmy półbani. Ja człowiek, mu się nie dziwię. Ja mu się nie dziwię, jakby, znaczy mniej mu się dziwię, bo dobra, mogą być powiedzieć, a i tak nie powinieneś, bo sport dobra, już przestańmy idealizować. Kurwa. Płacą no. grube pieniądze, mówisz, a może się z nim nie stanie, ja nie mówię, że nie nic od razu wiedział, że tego, a może mu się uda, może go z pierwszymi załatwię. Ale federacja uważa, że to źle. To nie jest pierwszy raz. Ze szpilką na to pozwoli i już nie powinni. Tam już był stabilizator, on prosił, żeby wyjść jako drugi, bo jakieś środki, no wiesz, no jak zawodnik wali środki tak, żeby parę minut wcześniej mu to już nie jest sportowa walka, bo to już nie możesz nawet na półmacherów, nie możesz kalkulować, ty masz pewną zmienną, która, wiesz, jest nie, nie do przewidzenia. Nie powinno tak być. I po tym, co się stało ze szpilką, to, wiesz, to drugi raz na to pozwalają. Ja się mniej Denisowi dziwię, bo mówię, bo to człowiek jakby, wiesz, no. Wykorzystuje to, co ja może. Mówię, chcesz, masz możliwość, to chcesz się bić i to, tak. jest, to jest zrozumiałe. Natomiast jeśli zawodnik mówi e, otwarcie, że ma tą kontuzję, no to powinien jakoś to porozmawiać, zaplanować z nim. tak Słuchaj, zrób to kolano, my ci tak. pomożemy. Mają te możliwości i, tak. i są w stanie, e, jak mnie to ktoś kiedyś poprawił e, ostatnio w komentarzu, nie naprawić nogi, tylko wyleczyć tą nogę. Więc jak najbardziej jest możliwość, żeby on tą nogę wyleczył. E, wiesz, jest dużo specjalistów w Polsce. To so, on się ma tu operację musiał... zaplanowaną, on mówi oficjalnie, bo on teraz mówi, że... Tylko, że nie wiem, czy to się nie zmieni, bo on mówił, że po tej walce ma jeszcze jakąś, 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 jakąś... Z tych kilka i on dopiero chyba na jesień sobie operuje, więc on ma, ma świadomość konieczności zoperowania. Ja z nim też rozmawiałem na mediatrynku, mówię: A co to się jak, jakoś to że mówi nie, że to tylko operacja. Tylko operacja to, to, to jest takie zaleczanie. Więc on ma tą świadomość, więc generalnie no wiesz, nie kończę. nie i nie bierze tych trzech, tylko teraz to taka zrobi. Taka operacja to wiesz, może możecie wykluczyć nam na 9 miesięcy, czy, czy nawet dłużej, tak? Zależy, jak to. Wiesz, On musi no też, on no, jest teraz już wykluczony. No, no tak, Kuba. ale wiesz, no, on musi na pewno, ta, ta waga też na pewno w tej walce mu nie pomogła. Nie. E, wiesz, no ruszył mocno, tak? Bo, bo też skupmy się, na, no troszeczkę pewnie na walce, no, no ruszył mocno, próbował gdzieś tam tymi, tymi swoim e, stylem tych obszernych ciosów tam gdzieś trafić. Na pewno on ma mocne uderzenie. O Jezu, natomiast, ma planujące. Natomiast, no, no, no Paweł. Mnie zrobiło to na nim wrażenie. To, co miał zrobić, no trzymał dystans, próbował gdzieś kolor. Ale wieś, on wiesz, on parę wiesz, na tę gardę przyjął i on sobie stał, jego tak strasznie nie odrzuciło, że już sam powiedział, że on ale wtedy on, rozumiał, że. On świetnie, był przygotowany, wiesz, zauważ, w każdym momencie, nawet jak on się cofał w linii prostej, czego nie powinien robić, to cały czas była ta ręka bardzo wysoko, tak? Co prawda i tak można tym wiesz, gdzieś tam trafić na ucho i podłączyć. no Dobrze, do, do, dobrze kontrolował dystans, tak? tak. I, I wiedział. No i w momencie, kiedy to kolano gdzieś tam już pierwszy raz ten, no to już widziałem, że zyskał taką pewność siebie i, i, i ruszył bardziej do przodu, tak już nawet z taką bardziej wymianę. Słuchaj, nie wiem, no, no, no ciężko, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że nie ma co też. Paweł wygrał tą walkę, trzeba to docenić, tak. bo przepracował ciężki okres Właśnie przygotowawczy. Też szkoda mi jego, ale, tak. ale tu nie ma co mówić, że a przez to on był lepszy i to widzieliśmy przez ten krótki czas, to wszyscy to widzieli, więc on też nie ma powodu być wierze. a mogłem zaprezentować. Zaprezentowałeś się, Paweł. Było widać to, że jesteś przygotowany, i było widać, że pewnie tą walkę i tak byś wygrał, ponieważ Denis, jak to Denis ma te 30 sekund, czy minutę. Wali bardzo mocno, jest duży i tego tlenu mu braknie, więc to by była cały czas równia pochyła, On ma zawsze game plan, czyli wjechać i rozjechać. Jeżeli tego nie zrobił na początku, to raczej każdy już widział, że ona się tak czy owak skończy na korzyść Pawła, więc tu nie ma co, on wie, że nie wygodno. Było widać, że, że to idzie w jego kierunku, tak? No, Denis musi, musi przede wszystkim wyleczyć tą nogę, musi e, wziąć na klatę to, co się wydarzyło, tak. opowiedzieć kibicom, tak, co jak się stało, jestem, tak. pewnie, pewnie przeprosić kibiców. E, i wrócić i dawać kolejne pojedynki, bo o, ludzie to. będą chcieli go o, i tak oglądać. Otóż to. to, tylko po tej operacji. E... Don Diego Crazy było później. E... Nie, później bo był Karwat Na... Labryga. A, Labryga, tak, Karwat Labryga. No, kurde, powiem Ci Ale tak. Było szkoda Konrada. Kurde. Słuchaj, przebieg walki taki jak się spodziewałem. Generalnie wiedziałem, czułem, że, że jeśli Konrad musi coś robić, to musi spychać do siatki, próbować gdzieś obalić i, i skontrolować i w ten sposób szukać swojego zwycięstwa. Natomiast no, Denis dobrze przygotowany. Konrad zderzył się naprawdę z silnym ja chłopem, to, ja. więc który umiał to, to zareagować. Był taki moment, kiedy Konrad nawet poczuł, Trochę pewności w tej stójce i tam gdzieś nawet tak, próbował tak, trafić, tak. chyba w drugie tempo trafił Denisa. No ale tak mi się wydaje, że od połowy pierwszej rundy to mm -hmm. e, to Denis złapał troszeczkę tego luzu, tak wszystko już tak opadło u mówił. niego. Tak, z luzu, uwierzyłem w tak. luz. Tam lowki, tu gdzieś prosty, trafił tym hakiem, miał go na ziemi, dobrze dobił. No. On, on, jest, on jest w pozytywnego zaznaczeniu potworem, on jest tak wielki, tak silny, taki jezu, on jest po prostu śmiały. Natomiast powiem Ci tak kondycja też już pod koniec troszeczkę wiesz dotleń ten wiesz, te mięśnie ty, ty. Tak, no tego, naprawdę, to monstrum, tak. że tak powiem. On ogromny, wiesz, Konrad jest dużym facetem. Konrad jest zdecydowanie silniejszy, pewnie od niego, na takim, jeżeli by się mierzyli, bo to jest strongman, tak? Więc każdy Conrad mówił o tym. O tym, z nim kiedyś, o wiesz, tym uścisku, to... o tym jego parterze, że tam jest nie do ruszenia i pewnie też to wiedział, ale te wjazdy Konrad były tak czytelne. Dla mnie, nawet tego Leikaś tam głównoznamna, no, ale to było widać z kilometra, że on będzie wjeżdżał. Wiesz, on miał po tym lewym prawym, ale już. Nie, no ja jeszcze mam czas. Tylko że, patrzę, która jest. Że wiesz, że po tym ciosie, ale no, wiesz, tak robił ten cios, żeby to był cios, tylko za którym ma wejść, to było widać, że on wiesz, nie chciał trafić, tylko za to się wchodził, no on to wybraniał wszystko. I tu była jakoś jak na opinię czytałem, że on po prostu też się... Ten jego gameplan trochę runął i na pewno z siebie, jak się zderzył z tą ścianą. On wiedział, że jest silny i tak dalej, ale jak on wjechał w karwata, który jakby... W, w labrygę, który, wiesz, to jakby odbił się od niego, to on pomyślał, o kurwa maci, no. o kurwa. Mać. ktoś jest większy ode mnie. Jednak, jednak jest silniejszy. Wiesz Potężny co? Potężny no, gość. Też na pewno ten game plan był dobrze przygotowany, bo, bo, bo znam trenera Konrada i. i... znasz ten akurat, to jest. Przerwa... Ja wiem, napiszecie, nie przerywaj gościom. Wiem. Ale tu muszę ci coś zapytać. Jego trenerem jest gość, który startował w KSW, czy startuje i jakoś się nazywa? Nie, Marcin Bandel i o. jego trener walczył w UFC. Tak. Tam nie do końca się to wszystko potoczyło, natomiast on jest mistrzem Brave. To jest taka Duża azjatycka organizacja. On ostatnio zdobył pas. Powiem ci szczerze. I wiesz co mi powiesz, Dlatego pytam, bo nie wiedziałem, kto to jest. Jest to wielki wstyd dla mnie. Widać jakimś stajkiem w świecie, ale wychodził Karol, Karol ja go pięć razy pocieszałem, mówił taki smutny, wiesz, kurde, to tak. No nie wiem, wiesz, ja byłem bardzo za nim, ja wiem, że Labryga był lepszy, ale jakby, no wiesz, Konrad jest tak fajnym też gościem, i jaśmie było z tym źle no to taki sportowy, co nie jest freak, freak za tak przegra, a to tak na drugiej konferencji. Konrad inaczej go podchodził. Wiesz, co Konrad powiedział na wywiadzie, powiedział tak, jak ja, jak ja po tej walce, w sensie jakby ją oglądnął i zobaczy, że on w tej walce nie miał charakteru, nie pokazał charakteru, to by nigdy więcej nie wyszedł walczyć, nie? Natomiast ja mu słuchaj. Wszyscy nie, nie że... miał, oczywiście. Biorąc gościa z tak wysokiej kółki, <grych> tak. to już masz On O, możesz z skreślany od początku, wiesz, i wziął tę walkę. Przecież sam na mówił, że zadzwonił do niego, czy on na pewno tę walkę chce, czy to nie jest Kid, że on się dziwił, nie? I każdy to wiedział. I Konrad tu nie ma co mówić, dwóch zania, ale właśnie ja wiedziałem tego. Pocieszałem, mi było go szkoda, mówię, frik to powie tam, dobra, przegrałem, wygrałem, tam, gdzie następny kontrakt, i mam się pokłócić. A wiesz, Konrad jest zupełnie innym, on, on, to, on stawił na tą walkę. No i wychodzą już na końcu, a mieliśmy właśnie te boksy, on miał dalej za mną, więc przechodził koło mojego. Ja już byłem po walce i po jego, no to oczywiście, że ja też byłem. I no ja mówię, no to cześćko na cześć i szedł właśnie za nim ten pan Marcin. Ten pan Marcin, pozdrawiam, i mówi: O, to ja ci coś chciałem powiedzieć. Mówi, znasz mnie nie że tak we, we, znam, nie, nie wiem. On no, mówi, o, mówi ja to, że to właśnie powiedział to, że generalnie jest zawodowcem zdać na rzeczy i mówi, chciał mi powiedzieć. Strasznie mu za to dziękuję, bo to jest chyba taki profesjonalista z krwi i kości w 100%. I chciał mi powiedzieć, że to bardzo dobrze wyglądało. Właśnie mówiłeś gdzieś tam mnie szukał wzrokiem fajnie, że jestem, że to wyglądało bardzo dobrze technicznie z jego punktu widzenia, że te ręce trzymają, no to mówił, że już nie pamiętam, ale tak bardzo pochwalił, tak metodycznie powiedział, że nie, że a fajnie charakter starter, tylko technicznie dobrze wyglądało. Trzymałem bardzo dobrze ręce, bardzo dobrze czułem dystans. Jeszcze dużo, dużo muszę tam popracować, ale jest zdziwiony jak na debiutanta, i że to, do, wiesz, strasznie dobrze to ocenia, że coś z tym będzie. Ja tak zostałem oniemiały, bo on się poszedł. Słuchaj, Marcin jest świetnym trenerem, który, powiem ci, tak trzyma grupę w ryzach, że byłem w szoku. Miałem okazję kiedyś pojechać do niego na trening z kamerą. On takich rzeczy nie robi, ale za to, że my się dobrze znamy, za to też dziękuję bardzo i zaprosił mnie i wpuścił mnie na trening z kamerą, na jeden z cięższych treningów, gdzie nie normalnie grupa chodzi, tylko tam już naprawdę zawodowcy tak. i tak dalej i robiliśmy zapasy w sobotę. To było przed galą High Liga akurat, gdzie ja później powiem Ci, spóźniłem się na galę, bo musiałem odespać. Tak więc zapraszam do nas, tu pewnie montażysta wrzuci Wam może jak to zobaczyć, sam sobie to zobacz, e, jaki tam jest rygor na treningu, nie? jak tam się ciężko trenuje. Naprawdę świetny fachowiec, analitycznie myśli i on też mówił, jeśli uda się zrealizować ten gameplan, który mamy, to wygramy. Tak. Tak, jak widziałem na Tłuszczowska, że gdzieś nie mówił, dlatego, dlatego mu bardzo dziękuję za tą opinię. Byłem taki zdziwiony, bo wiesz, to nie było tak, że mieliśmy jeden bok, ciągle tak akurat nie miał co powiedzieć, rzucił, tylko wiesz, i no mówi, o, dobrze, że jesteś. I tak już naprawdę na wyjściu już konad oczy stanął i ze mną poświęcił mi dłuższą chwilę i kura szkoda, że tego nie pamiętam. No może mi teraz napisz albo powie. On parę rzeczy powiedział, to, to pamiętam o tych rękach, że mówi, że garda, że bardzo dobrze garda i tam nie było się do tej gardy co przyjąć. Przez cały czas czułem tak, powinienem i ja opuszczałem był daleko, coś tam, coś tam, ten dystans, coś i że wie, że jest zdziwiony i mówi, że tak właśnie, nie że serce, game plan czy tam yy, mindset, tylko technicznie z jego punktu widzenia wyglądało to bardzo, bardzo dobrze. Nie? No to wie, powiem Kurde! Ci, to, to powiem ci, dostałeś pochwały od gościa, który. Zna się na rzeczy. Nikt rzecz, pewnie nie tak. chwali, nie, nie od tak sobie. Eee, nie rozrzuca pewnie pochłoną, no, ale nie. bo i prawo, jak mówisz o takim rygorze, to raczej tacy ludzie nie mają, nie jest, że tak wie. Jest świetnym człowiekiem, natomiast wiesz, też jako trener, mając na sali na przykład nie wiem, no zawodnika, który jest też frikowy, tak, bo on też był trenerem Araba. Eee, mając na sali zawodników frikowych, mając profesjonalnie, tak, samemu trzeba... trenując i startując, musisz mieć też e, tak. grupę umieć trzymać i on to robi świetnie. Naprawdę ja byłem pod wrażeniem, to nie nie ma, że ja wiesz, że dziennikarz przyjechał, co tam wiesz, coś tam trenował, normalnie Jedziesz. chłopie ja robiłem z nim dwie rundy i wiesz, tam nie było <laughs> lekko, nie? Przyjemnie nie było tam bo... mówi wiesz, tam nie ma odpuszczania, że przerwa, chłopie jest wiesz, do, do, do spodu, nie, także no, jest, fajnie, na duży fajnie. plus, na duży no, to plus. To było, było właśnie bardzo miłe i tego, no i mój, no, ta walka, no, no ta skończyła się jak się skończyła, tam on chyba troszeczkę był tam rozbity noszczy, coś, miał bo tam chodził po tej szatni. No ale chyba nie chyba ja myślę, że wiesz, że on, że on wtedy był smutny, że na gorąco jak to obejrzy to po na komentarze to tam nie, nie ma, nie ma, no ma tura, chyba człowieka, który by mu tam mówił, że ja coś źle, czy coś. no, no nie, nie, no ma nie ma czego się wstydzić naprawdę tak, więc y, śmiało z podniesioną głową bardzo wysoko sobie postawił poprzeczkę, po Dokładnie. prostu się nie udało. Tak jest sport, ktoś ale musi Ale on zresztą sam mówił, ja bo ja uwielbiam strong Ekipę, uwielbiam i gdzie gdzieś na ławce segadali. To właśnie mówili o tej walce i opytali. i on mówi: "Ja sobie zdaję sprawę, że tylko mogę na nie zyskać", no bo to nikt mi nie, nie daje praktycznie Eto. szans. Tak? Tu się nic nie stanie, A wiesz, bo i tak jakby... No... W, wiesz, wyszedłby, dostałby pierwszego strzała, by padł, no dobra, ludzie by mogli coś tam napisać, ale no tak, słuchaj, ale no on nie, wyszedł, ta, nawet chciał się bić w stółce, ta. tak, przygotował się. Oczywiście, Naprawdę. Oczywiście, na, oczywiście. Na, 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 na duży plus, nie? Natomiast no, Denis też, no, kawał chłopa, bardzo mocny, wiesz, to jest, to jest zawodowy No, ja, no i, no i kto z nim nie? teraz w ogóle, w ogóle powiedzmy Zaraz... o nim, on się, on się super pokazał, on jest gościem, który ja bardzo właśnie... Fajnie to śledzę, bo ja go znałem wcześniej z racji, że też tam gdzieś z Jaśkiem. Wotorę, z, tak. na, z Jaśkiem jestem i tam, on tak Jaśio go tak troszeczkę wiesz, to był taki pupilek nie pupilek, a on właśnie mówił, że fajny, że on go właśnie by chciał promować, to jest fajny chłopak i tak dalej, i tak dalej. Więc jakbym on się przewijał, ja go znałem, póki wyście go jakby tam nie znali. No bo rzadko kto tam do wotore czy jeszcze niżej. Jak, jak więc, ja pracowałem dla wotore, ale, ale mówię ja do... o nich. A dobra, o nich. No. Ja go znałem też, bo no początku. Ale wiesz, ja się o nim mówił coś i tak jakby to śledziłem bardziej przykładem wagę, i dlatego tak zainteresowanie, zainteresowaniem jak on tu się sprawdzić to jednak jest trochę co innego, tak? To jest właśnie tak. sportowiec, to jest to, a tu duża, zresztą powiedział na pierwszej konferencji, że pierwszy raz przed takim modium występuje, że jest taki trochę spięty i uważam, że sobie poradził świetnie, że sobie poradził świetnie. Że to jest, pokazał w ringu, że jest totalnym zabijaką takim nawet zebem chuligańskim, łobuzerskim, ale na tych konferencjach było super. Suma sumarum wyszło to naprawdę tak. dobrze. Wiesz, że on taki właśnie... A z tym, taki Słuchaj, no... wygrało internet i tak biuro detektywistyczne, biuro matrymonialne. Czy tu tak, widziałeś to? Tak, to tak, to tak, mistrzostwo, tak, nie? tak. Tajesz na Diem dużo propozycji matrymonialnych? <laughs> ja żadnym detektywem nie będę, słuchaj. Jakim detektywem? O jakim matrymonialne ci chodzi? Rzeczy? Znaczy propozycje matrymonialne? W ja to z Malanowskimi i partnerzy, nie? To tak, to tak. Ale to to on on I on jeszcze, wiesz, a on ma fajny... On jest wielki chłop, groźny, ale te włoski, takie herubinka, loczki... To jest takie fajne stawienie, dlatego ja uważam, że, zawsze, że on się do frików. że on sobie poradzi, bo jest ciekawą osobowością. Tak. Nie jest takim, wiesz, pochlastanym z tymi, tylko te włoski, a jeszcze jak Herubinek po jest skrzydełka, jak mówią, że cięższy Haribo, nie, że, że no. to jest bliźniacy, a w ringu taki, wiesz, wielki chłop obóz, no tylko, że kto dla niego. Słuchaj, e, z Tyburski. tego co wiem, to już są dogadani, e, bo dogadali się sami po walce. Tak, czyli są dogadani na 50%, oni chcą, federacja musi klepnąć. swoje 50% klepnąć. Wydaje mi się, że fajne, fajne zestawienie walka jego z Dondiego. Pytanie, czy na zasadach MMA, czy na zasadach stójki tutaj już kwestia, Obaj kwestia dogadania. Nie, nie, Obaj, nie no bardziej Dennis, labryga jest labryga bardziej. Wydaje MMA, mi się, nie? że Denis na dzień dzisiejszy bardziej MMA niż, niż sama stójka. Natomiast uważam się, że jeśli to zatarcie miałoby być w stójce, to, to fenomenalne zestawienie. Tak. Mega, mega bym ja zobaczył, bym go jeszcze bardziej ten... widział z Tyburskim, szczerze mówiąc, bo według mnie oni mają dość podobny styl. Oni tak i z tymi on takie mocne, te tak dynamicznie wchodzą, nie, nie wiem, tak jakoś troszeczkę widzę, y, do Diego jest taki trochę bardziej luźny, on taki jest, y, wiesz, no, widać techniczny tego. Nie tak, wiesz. a to są wielkie chłopy, które tak wjeżdżają na takim wiesz, i to by było jak oni by we dwóch się walnęli prosty na prosty, to tam by ring Mów, zadrżał. mówmy się, takie zestawienie między tymi trzema panami, których wymieniliśmy Don Diego, Tyburski i. Nastąpić... To w tej konfiguracji każdy z każdym powinien zawalczyć. Dokładnie, tak. I uważam, że powinni i my tego chcemy, bo to są. I, już, i, i powiem Ci szczerze, i. Na a nich już nie ma. Ja patrzę jak fajnie wszyscy są w Hejligu, nie? No ja nie wiem, czy Fame ma kogoś. Ja, ja, tak szczerze mówiąc, nie, nie, bez antypatii, czy, 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 czy tam federacja lepsza, czy gorsza, ale czy Fame w tej wadze ciężkiej miałby kogoś, kto by był w stanie z tymi trzema? Tam jednak to bardziej to trwi, koło. tutaj sportowo tam poszedł bardziej, mocno. Tu tak, bardziej, bardziej tak, sportowo. Tak, nie, tu, no. Nie, no, tych trzech gości to jest, uważam, że każdy z nich może wygrać z każdym z nich. Jakoś tam mniej czy więcej, ale już z którymś z nich ktoś inny... Pewnie wiesz, trzeba byłoby szukać kogoś może... Może spoza, ale, ale w tym momencie, którzy są, to naprawdę nie. No, no nie, to jest trzech to jest trzech gości, których ja tam Mocni. widzę, że nie ma podejścia, Mocni. nie ma podejścia, Mocni. nie? Mocni, no ale wiesz, na przykład pewnie przychodzą do następnej walki, czyli Don Diego, Dawid, Dawid Załęcki. O matko bosko. Słuchaj, ja ci powiem Taka tak, bitka. wyślę, ja dostałem Taka hejtu przed tą walką, bo my w tym programie Rzętuj analizujemy rzad. i powiem ci, ja byłem bardzo mocno przekonany o tym, że ciężko będzie skończyć Don Diego Dawida i że ta walka pójdzie na punkty, tak? Wiadomo, że Don Diego faworytem i no okej, okay, początek walki mocny. Dawid tak. podobno zapomniał nawet o tych tak, trzech liczeniach. Tak, ja też jego. Ale o kurde, wiesz, to trzy, był dwa? O to trzy by skończyły, ok. Ale... To jest cały Dawid. Ale tak, to jest cały Dawid. On tak. się on bić. On by się liczył. Jakie knockdowny liczyć? Mordę trzeba. No. Pięć knockdownów, ale ja no tak, w i biję. Tak. Aż mnie jest nie. I powiem ci, walka oddała Jezu. naprawdę. Mega walka. Bardzo ja nie fajna. wiem, czy to była najlepsza walka. W tej gali, była... tak. tak. tej gali. No, tej kurde, gali co wyszkowano. tam się działo. Wiesz, przez to, wiesz, Labryga z, z Karłatem była też super sportowa i tak dalej. Pasza biceps, bo wiesz, bo te zwroty akcji. Ale tu, co się działo, jakie piękno ten, ten, ten jego backfist, no. co, co wszedł. Te obrotówki w ogóle crazy'ego. jego, te kopy na głowę. Z... Jezus, kochani. No i patrz, pierwsza runda, tu zaraz niby koniec będzie walki, ale chłop, jak wychodzi, tak ja, walczy nie? I on, i on nie. powiedział, że, że w tej pierwszej wiesz mierzył, jakby te, te siły zachowywał, a później już powiedział, że się bije. szkoda, że tak nie zrobił od początku. Właśnie to samo powiedział. Szkoda, że, że nie że, zrobił. Że nie szkoda, że kalkulował. On, on jak wiesz, troszeczkę może się nie przestraszył, ale tego respektu miał o czym sam mówił, i bardzo słusznie. No to jest, wiesz, to jest trzykrotny mistrz świata. No wiesz o co chodzi. A to jest gość, który sprawdza wulkanizację. No ja w ogóle tego gościa, to on jest dla mnie zagadką. Na 100%. On, to nie jest tak. On gdzieś tam mieszka w lesie jakimś wujkiem miagi, pi jakiś wywar z z jabł, widać? czarownicy. słuchaj dlatego Jezu, ja ten goście jest po prostu z kosmosu. Ja, ja Ci powiem tak, no mówię, ludzie mogą się czasami śmiać, ja pewne rzeczy zauważam, które pewnie z, zwykła osoba, która nie ogląda, czy nie była, nie trenowała, nie ogląda tylu sportów walki, nie zobaczy. Ja widzę to po sposobie poruszania, po tym, że wiesz, jak on wyprowadza Kosmos, pewne ciosy, kotem. jak on się zachowuje w walce, że ma naprawdę umiejętności, może wiesz, brakło mu doświadczenia, brakło mu, wiesz, umiejętności, o ale maj, nie brakło mu na pewno charakteru. Nie? No, no dokładnie. Dwa. To co mówiliśmy właśnie poza kamerami to jest fajne, że jak zobaczcie jak te friki się rozwinęły i zbliżyły, że kiedyś mówiliśmy o tym, tak? że kiedyś było tak, że sportowiec średniej klasy, sportowiec trenujący zawodowo, nawet na zawodach amatorskich, ale zawodowo znaczy chodzący regularnie na treningi, od początku tam nie wiem, w wieku 15 lat się zapisuje jeszcze coś, żeby wszystkich frików zabił naraz. nie, A teraz mamy, że nie jakiś średni, tylko trzykrotny miś świata, niż gromdy, jeden z naprawdę najlepszych zawodników, Walczę sobie z freakiem, bo Dawid Crazy jest freakiem, nie pod względem jakiegoś tam, wiesz, influencerem czy coś, no ale totalnie nie zawodnikiem i walczę jak równy z równym. To jest po prostu nie do wiary. I dlatego trzeba pochwalić matchmaking High League, tak. że to są dobre zestawienia. Mega. To czy musisz umiejętnie dobrać zawodowca, który wchodzi, ale masz jeszcze frika, który nie odbiega od tego zawodowca. A walczę. jeszcze jakiś delikatny konflikt, bo tu z synem ten, to był w ogóle tak. bardzo fajne zestawienie. Tak. Wiesz, że z tym Denisem tu oni, oni widać, że tej nie mają. Tylko wiesz, Dawid to jest mega gość, on nie, bo nic ja nie lubi, to też go nie lubię. To jest gość, który wiesz, tak. charakterny, ale tam nie ma złej krwi jakiejś bardzo. E, aczkolwiek mówię, kurde, że on to oddał i ja nie wiem, ja nie wiem. Ten gość, ten gość jest po prostu do, dla mnie z kosmosu. Meskitu. No i też wiesz, ludzie będą chcieli oglądać jego walki dalej. Wydaje mi się, że Dawid wiesz, na pewno też będzie chciał walczyć. Doświadczenie zebrał. Pierwszy raz zawalczył na wiesz, na pełnym dystansie, więc tak. zniósł to też kondycyjnie, tak. zniósł to fizycznie. Jak on wygląda. Dał jak dobrą, on... tak. Dał dobrą walkę i, i na pewno znajdzie się ktoś z Hylik go zestawi i to też musi być wysoki poziom, o, 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 bo, tak. bo to nie może przyjechać Waso, który to jest naroztrenowany. Teraz mówi, że nie? z Najmanem coś tam, ale eee, nie, no nie, ma, no no nie, no nie, nie mamy w ogóle, to, nikt tego nie będzie chciał, bez sensu walka totalnie. Ani nie ma to podłoża, nie. wiesz, dymogennego, ani nie, nie rozstań, ma to rozstałem z Marcina, którego ostatnio naprawdę, ta, jego tą kreację medialną, Marcin ogólnie nie jest fajnym gościem, tylko tak czasami ma te, tak samo jak ja, ale tą kreację medialną bardzo polubiłem, ja uwielbiam ale to wczoraj orkiestra tego Boxdela. Jedzie bombę. Orkiestra weselnego. Nie bądź! Weselnego. No, jest, on jest genialny. On teraz po prostu się tak spełnia to była jego rola. On, po prostu genialny jest. I bomba jedzie, bo weselnego nie mogę. I Wiesz, no ale, ale z całym szacunkiem to tu nie miałby najmniejszych szans. No to jest, to jest taki zabijaka, po prostu nie do... a pat, Patrz, w tych całych, on ma wiele plusów, każdy się jest jakby zachwycony, Dawidem, tak? Pod każdym, że tak skromność, że on tak nie. Wiesz, to jest charakterność podobna do Denisa, ale Denis ba, 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 odpali, zabija on. Tak, nie. no nie taki spokój. I to ma taki też, spokój, wiesz... który ci ucina, tam, tam nie chcesz podejść, tam nie, nie chcesz on tak cię. Wiesz. I teraz słuchaj, i w tych wszystkich jego plusach, który ma tak wiele zapominać o jednym, że on jest w moim wieku. Ja mam tak mało, że każdy mówi, ale fajnie, wytrzymałeś trzy rundy, masz 46 lat. Nikt nie powiedział, że masz 46 lat, bo po prostu on, on te rundy tak przeboksował, tak zwalczył, założyłeś, my jesteśmy w takim samym wieku. Widać, Tylko mi to nie... mówią w każdym no. wywiadzie, no bo ja, wiesz, dziadek, który tam ale ledwo stał. Ale nie dokładnie. życie, a on życie trenuje, więc Chłop wiesz. wygląda po prostu jakby wyszedł właśnie z zawodów kulturystycznych, po prostu też nie na swój wiek, dobrze gada, fajnie się zachowuje, nie ma mu nic do zarzucenia, jeszcze wychodzi, robi takie rzeczy. Nie, nie. nie. Zyskuje tylko kibiców, tak. dlatego uważam, że nie jest mu żadne starcie z Marcinem Neymanem potrzebne, ani Marcinowi, nie, tak z nim. Nie, nie, to bez sensu, no. to bez sensu. Marcin, Marcin ma tam swoją kolejkę. Marcin ma taką wiesz. kolejkę, że wiesz, tylko teraz musiał komuś, bo to chyba bardziej właśnie chodziło, że Dawid nie miał, bo Dawid mówił, a ja, gadaliśmy teraz na Neumann. on tak by nie miał, bo Najman to ma bardzo dużą kolejkę, a z kim byś go? Nie wiem, ciężko jest mi na ten moment powiedzieć. Nawet z takim Pawłem Tyburskim mógłbym go zestawić. Właśnie. Spoko bo z Labrygą właśnie mniej, myślę, a z Tyburskim tak, wiesz? Myślę, z Tyburskim myślę, było myśli, tak. że spokowalka. walka, naprawdę. No, Bomby, bo na Tyburskiego trzeba mieć właśnie te, te, tak, taką zawziętość, bo te, te loły, te ciosy, ale Dawid on, tu, albo go ubijesz, tam będzie stał. No oczywiście, spokowalka, tak więc jak najbardziej. E, a w ogóle jest w, w tym, co oglądałeś, wyszedł, wyszedł właśnie dzisiaj ten vlog i tam jest to. chrz, weszło słynne. Weszło. <grym> weszło> na Narożnik krzyczy, cios zadany, Ta, ja on... weszło on, ch**a wesz. no. nie no jest genialny wiesz, jeszcze w walce, ch**a weszło, no. w człowieku rzucił sobie, chłop wygrywa. On no, kupuje tym kibiców, tak. nie robiąc tego pod publikę, Tak, do końca sobą totalnie kupuje kibiców. Tak, totalnie tak, także jakby ogólnie załędcy na zero, no bo Denis trochę tak, ale znowu Dawid odrobił wszystko, więc, więc jakby rodzinnie na zero. Gala Heimlich 6 dobiegła końca, skończyła się, zwycięzcy są między nami, ale sportowe emocje całkowicie się nie kończą, bo już w piątek macie mecz reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera Fernando To eliminację mistrzostw Europy, kochani. Gramy z Czechami w piątek, a wiecie gdzie się odbędzie mecz? Na stadionie Arena Fortuna w Pradze. a więc z Fortuną możemy obstawiać wynik meczu. Pamiętajcie, że przy rejestracji, jak podacie kod szalny reporter, to macie trzy zakłady bez ryzyka i 10 zł za jakąkolwiek pierwszą wpłatę, a 20 zł za ukończenie rejestracji. Pamiętajcie też, że WordPress to legalny bukmacher, Gra w dniach jest zabroniona. Jest to oferta tylko dla osób pełnoletnich i proszę mnie tam grać rozsądnie, bo to wiąże się z ryzykiem. Kochani, obstawiajcie. Pierwszy mecz do eliminacji mistrzostw. Polska Czechy, wynik meczu, rezultat, gole, obstawiajcie wszystko na fortunie. Pozdrawia! Dobra, to już zostało nam mogę jeszcze jedno, muszę cię jedno nie zapytać, bo ty się znasz na sztukach walki Dawaj. z tym Dawidem. Jak to jest z tym nie nietrzymaniem gardy? Czy to po prostu jak on by trzymał gardę, to by było lepiej? Czy można wypracować sobie. Czy to jest jakiś styl walki, że on tej gardy ma tak i tak sobie radzi? No bo ja wiesz, ja jestem początkujący, jak ja trochę to mówię, wszyscy cię zabiją, nie wolno ci. A on tak stoi. To, to wszystko kwestia tego, jak ktoś trenuje dwa miesiące i nie chce trzymać gardy. No to musi się liczyć z tym, że, że będzie blokował ciosy twarzą, nie? Żeby móc opuścić ręce na dół i walczyć trochę bez gardy, musisz mieć tak dużą pewność siebie, tak duże obycie, wytrenowanie, nie, nie żeby umieć w odpowiednim czasie wiesz, reagować i wiesz. Samo, wiesz, zejście przed, nie wiem, przed lewym prostym, żeby zejść odpowiednio, tak. czy, wiesz, na odchyłce, to jest mega dużo pracy. Taki ma styl i... Nie, nie zmieniaj go, bo nie, to jest nie, To jest, jest fajne, ge nie. genialnie widowiskowe, tylko mówię, zastanawiam się, czy jak on by ją trzymał, czy by był lepszy. Czy on już ma tak wypracowane, żeby mu to przeszkadzało i niewiele by mu to Pewnie pomogło? Pewnie by mu blokowało to z pewnymi jakimiś tam ruchami. Okay, uważam, na przykład z dołu, uważam nie? taki ma styl i tak petarda, to powinien się petarda. trzymać. Y Mamy co? Najman Juźwiak? Marcin Juźwiak. Ma Marcin <laughs> Najman kontra Paweł <laughs> Juźwiak. Jestem zaskoczony, że to był trzyrundowy pojedynek. Na to i, stawiał? E I powiem Ci, chyba nie rozczarował ten pojedynek no. widzów, bo bo naprawdę, wiesz, no, obaj mają jakieś tam swoje, swoje lata. Po byli, było rozczarowanie, że tak szybko tak. się to skończyło. No tutaj obojętnie kto wygrał, to przegrał, no to trzyrundowy pojedynek, fajny no, gdzieś. bo tam... mają swoje lata. Najman ode mnie młodszy, ale dobra, ale on niech nie przewalcza trzech, bo on jest stary. No. <laughs> Najman jest młodszy nie ode mnie. Nie chciałem tego mówić. <laughs> ale ty jesteś wagowo mniejszy. Także tak, no tak, nie on jest w ogóle uważam, że u Marcina bardzo dużo to jest ta waga. Że on teraz i tak szedł i widać przewalczył te trzy rundy, ale on da. Jest. on jest dalej za ciężki, to wiesz, w jego budowie, wiesz, tak. nawet jak rozbrałem to po wyglądzie, on jest tu wielki, ten brzuch ma ogromny, ja tam nic, każdy niech robi co chce, ale to tak nie, wiesz, ja sam po sobie widzę, ja teraz dużo straciłem, ja się świetnie czuję, ja już od razu się inaczej ruszam, wiesz, jak na mnie, bo dalej jestem kluska, jak ja widzę tą walkę, ale jak staję przed lustrem, widzę siebie, a całe życie siebie oglądam, to jestem fit jak, rady, jak, no. jak, jak, jak diabli, nie, i to jest potężna Marcin nie, nie da rady, tak, z taką posturą, to dobrze, że teraz przealczył trzy rundy, ale to nie jest forma. No wiesz, i tak jest na pewno dużo, ta tak. forma się poprawiła lepiej, bo, bo wziął się za treningi, i też go tam e, trener zmotywował, też chyba e, Paweł go, go tym motywował, że, że muszą dać dobry pojedynek i, no i dali fajny tak, pojedynek, oczywiście. dali fajny frekwajtowy pojedynek. No, trochę o, o... paralityczny momentami, trochę tego, ale tam było serce, to co właśnie w frekwajtach. tam oni nawet jak się przepychali, nie trafiali, to szli na siebie, wywracali się, próbowali sobie przyduszać i ja też uważam, ja chciałbym, cieszę się z tego, żeś to się stało, a propos mojej sympatii teraz dla Marcina Najmana, który tak odzyskał, bo jednak wszyscy ludzie mówili, że po co go biorą, i on znowu upadnie w pierwszej sekundzie. Fajnie, że to się stało, hmm. że jakby wiesz, zamknął mordy tym, nie, nie to, że on super przewalczył, ale znowu mówili, że on przybierze, że się podda. Nie, on chciał, nie. Tam, chciał tam wygrać. Udowodnił i to chyba, ja nie wiem, jest nie pamiętam, żeby chyba Marcin miał wygraną na punkty taką, po takiej walce. I powiem Ci chyba to jest pierwszy raz, kiedy widzisz po Marcinie, że jakieś tam tak. szkody ma. Tak, nie? tak, tak. tak. I, on się, I on się bardzo cieszył z tego werdyktu, i on co tam córkę dość mocno włączył do narracji, powiedział, że będzie walczył dla niej, więc on co by się nie działo, on tu nie odklepie, żeby miał umrzeć, i jakby jak już. Wiem, on tą córkę włącza do narracji, ja wiem, że mają bardzo dobrą relację, cały czas z nią chodzi i tak dalej. A, bo to, te tak, to Super widzę. mają relację z, z córeczką, więc jak on już ją włączył do narracji świadomie, to mówię: Aha, to on naprawdę tam idzie na bój, bo wiem, żeby nie rzucił tego na wiatr. Wiesz, bo za chwilę musiał oczekiwać, że dla córki tak. ja to odklepał. Dlatego widziałem zresztą, ja miałem z nim szatnie i Marcin, to mi się przypomniała historia, co on tutaj mówił a propos kiedyś, że wszedł do bokser, wszedł do jego szatni i kazał wyłączyć ten odkurzacz opowiadał taką historię i tak no pośmiałem się, pośmiałem ale jedno muszę przyznać, ja już teraz wiem jak on przed walką ma, bo on teraz siedział i pewnie się mi się zrobił głupio, mój brat jest krzykliwy, ja jestem krzykliwy i tam zagadaliśmy, a Marcin siedział tak i ja tak w momencie mówię do chłopaków, ej, może, bo widać, że on potrzebuje tego spokoju i z tym odkurzaczem chyba ja nie żartował, że on go obudził, bo nie rozmawiał z trenerem, na tyle ile byliśmy, a byliśmy dość długo przed moją walką cały czas. Ja tam się rozgrzewałem, on miał dużo dłużej, więc jeszcze się nie rozgrzewał, ale nie oglądał tego tam z okiem, a widziałem, że tam naprawdę była koncentracja albo jakieś, wiesz, ustawienie tego mindsetu, ale że zależy. Słuchaj, no Ale ja, że też, ja też widziałem po nim, że mu zależy, więc y, prawa dla niego, że wyszedł, że, y, y, że mentalnie był w tej walce, że chciał się zaprezentować, o, o aspektach technicznych nie ma co no, rozmawiać, ma bo tu mówić. za dużo tych nie aspektów nie, sobie tych sobie tych nie było. Ja uważam, Natomiast że... dużo tak. zyskał na tej walce, tak. pewnie będzie wiesz, następne zestawienia gdzieś tutaj e, ta, będzie Paweł też wiele na tej walce nie stracił. Nie, no, 3 nie 3 też walczył trzy rundy. No, pierwszy raz ujdzieł, mówił raz, miał jedną rundę raz, dwie, ale nie, nie, myślę, że obaj zyskali, bo to, to mówię, to już jest jakby wiek czy coś. Oni są partnerymi postaciami, i będzie się chciało ich zobaczyć ponownie. Mówię, jak no, najbardziej łączy na Łączy ich to, że każdy z nich powinien zawalczyć z Boxdelem. Paweł <laughs> zawalczy pewnie rewanż u siebie na fenie, a, a wszyscy tej walki z Boxdelem jednak Marcina chcą. Pytanie, w której federacji no tak. i czy to w ogóle się Z mojego zdiśnie. wroga jest moim przyjacielem tutaj trochę wychodzi. Znaczy, oni nie, nie mieli złego konfliktu, ale obu ich to łączy. Nie wiem, co to z tym Boxdelem wyjdzie, zobaczymy. No i ta sytuacja później, o no to co widziałeś po tej walce. A propos co relacji mówiliśmy Piskorek z, z Rogerem, to tutaj tak troszeczkę zachowanie narzeczonej Pawła. No, wiesz, no, no ciężko jest mi powiedzieć. Ciężko no, też, komentarze są sprawą osobistą. Ja też te, nie chcę wtrącać, to są, to są też emocje, ale, ale to są też, wsparcie wiesz, takie niekonieczne. Wiesz, ja Ci powiem tak, na pewno widzę, że Ania, tak Ania ma na imię, że bardzo mocno wspiera Pawła tak na co dzień, w sensie no jeżdżąc z nim, wiesz, na konferencje, tu, tam, wiesz, będąc dookoła, no na pewno byli mocno nastawieni, chcieli wygrać tą walkę. Czasami to jest taka, wiesz, złość sportowa. E nie mi to oceniać. Mi nie? też nie tylko chodzi mi, że takie trochę na dobitkę. On nie był w tej sytuacji, gdzie powinien to usłyszeć. Ja nie wiem, że ona to nie powinna tak myśleć czy powiedzieć, tylko wiesz, on w tym momencie właśnie był załamany, chciał stawać iść wywiady, nie, i taka na dobitkę szpilka. No ale jeszcze jest młoda, może nie do końca ma też wyczucie, co, co w tym momencie powinien usłyszeć partner. No, mówię, I sprawa i ich relacja, tak? Ja ta baba bardzo lubię. Tylko tak aż, kurczę, jak kurczak to zacząłem, tak myślałem o Matko Bosko, że jemu, jemu się powiem coś źle zrobiło, nie ja mam złości do niej, tylko tak mi się jego szkoda zrobiło. No, bo on ale taki bidny siedząc, jeszcze dostał dokładkę. Pewnie nie? na pewno nie można oceniać. Wiesz, relacji przez takie jedno zachowanie. No po prostu odliście. mówię, to są. Ludzie, wiesz, jak się to ogląda przed telewizorem, to tam emocji za dużo nie ma. W samym wiesz, nawet osoby z narożnika, czy to partnerka, czy ktoś to tam jest dużo emocji, więc. O, moja żona też była teraz pierwszy raz, to też mówi, że no. straciła 10 lat życia. Ale, ale, ale też fajne przeżycie dla wszystkich dalej mamy. Lekcji kontra Paulina. Pasza Dubiel, nie? I teraz mamy właśnie Pasza Dubiel. Bardzo dobrze, bardzo dobrze mówiliśmy walkę. Nie no, podobno chodnik tam stawiła jakiś opór. Słuchaj. Inne e... niż inne rywalki, Sław Clinton. Wam ja, ja się ja to źle ogląda. Ja ci Kuba. powiem tak. E, Lexi e, wykonała plan, który miała wykonać. Zajęło jej to troszkę dłużej niż e, tego zakładała. Niż tego zakładała. Paulina wstawiła, wiesz, Powiedziała, na że najcięższa jej walka, powiedziała Aleksji, że największy opór. No, też tak mi się to tak, jakoś tak. Dla mnie ta walka była strasznie bezpłciowa i, no nie ja wiem, wiesz. Ja nie mówię, że jestem przeciwnikiem w ogóle walk kobiet, trochę tak, ale że jestem. Ja, ja nie lubię patrzeć, jak się kobiety bią, w ogóle. Ja, w ogóle, tak już dla mnie to jest, kurde, nie jestem jakiś seksistą, tylko kurde, no mam takie wrażenie, jest to dla mnie nieestetyczne, że tak powiem, ale wiesz, też nie jestem jakimś przeciwnikiem. Aczkolwiek, jak się biła Lil Masti. Czy, 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 czy Zusję, czy coś? Tamte bitki powiem, że tak, a tu jakoś, no nie wiem. No, to... no i słuchaj. I, i ta jest mistrzem i pas... i. I, to... teraz, I teraz wiesz, są zakusy na to, żeby zrobić walkę lekcji z i wydaje mi się, że to by było fajne zestawienie, bo Zusię tutaj Zusia musiałaby, musiałaby lekcji w sensie wyjść. Jako najlepsza wersja siebie, tak. żeby spróbować a, wygrać Zuzię, bo Zuzię nie kalkuluje, nie, lubi się bić, w wymianę, a, wiesz. To jest właśnie takie, tu, tutaj się dalej były takie dwie kobietki, a Zuzię, z całym szacunkiem do jej kobiecości, wchodzi jako taki no facet, na się no chce tak, bić, no, to, tak, jak, a, Kobieta, ale chulida, tak, nie? Wiesz. Tak, no, krew rozcierać, wiesz, taki, tak, 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 kobieta z testosteronem, wiesz co, i tak może. Ale wydaje mi się, że fajne starcie i powinno to, powinny, powinny No bo tam czekaj, Lil Masty w ogóle już nie odeszła niby z trzpików, tak, w ciąży tak. i Boże, i druga mistrzyń, zawsze ona mi się miło Linkiewicz. Linkiewicz. A Linkiewicz co? No tylko, że ona Nie, jest najmniej... to są w ogóle zupełnie inne. To jest... Ona jest dużo większa Myślę, od niej, że tak? Linkiewicza. No zbiłaby ją strasznie. Nie ma co. Ja uważam też, że Zuzję będzie też duży problem, bo ta Zuz jednak stawiała opór tamtym ludziom. Ale skrzyjem. wiesz, jednak to jest MMA, jednak Zuzję to stójka. Lexi gdzieś tutaj by szukała jakiegoś rozwiązania w parterze. Zestawienie fajne, bo z tak. Lexi można byłoby dużo wyciągnąć. Tak. Powiem Ci tak, e, pytanie tylko, czy wizerunkowo dla Lexi byłoby dobre to zestawienie, no tak. wiesz, bo ona, ona taki family ten... content trochę... I wiesz... ten fanbase taki, tam jest piszczenie tak, całej tak. sali. Tam jest... Więc nie wiem, musi się zastanowić, ale skoro sama chce tego wyzwania, znaczy, że sobie to no tak. przemyślała i... E, i okej, okay, zróbcie okay. taką walkę, nie? No bo, no bo z kim? Chodzi mi tylko, skończąc ten temat, czy chodzi mi też, że to zaczyna być nudne po prostu te, nie, nie, że ona nie walki, tylko one są takie kurde powtarzalne. Właśnie dlatego, Zurcic, Kaścinkiewicz, to by było coś innego, a jak mają dać kolejnego kogoś pokroju chodnik, to to jest coraz bardziej nudne. Nie, no muszą, muszą starać się, żeby to troszeczkę bardziej spolaryzować to tak, zestawienie. tuż to, o, bo, tuż to. Bo, bo jednak wiesz, wiadomo, muszą korzystać z mocnego fanbase'u, który przyjedzie na galę, kupi pay per view Lexi i tak dalej, Iść. ale muszą umiejętnie też zostawić ją z taką rywalką, żeby to wzbudziło większe, tak. więcej emocji, bo... Nie bo tylko fanbase. tak, bo, bo ludzie już mają, wiesz, ktoś, się nie jest jej fanbase'em fan już ma dość tak oglądnie, cały tak. czas tych walk takich nudnych, tak, tak, tak. No i walka wieczoru, tak? Pasza kontra... Dubiel, powiem ci tak, dla mnie osobiście bardzo duże zaskoczenie. Mhm. Wydawało mi się, analizując ten pojedynek, że Pasza ma wszystko w swoich rękach i, i musi po prostu wejść i unikać jednej rzeczy: nie wchodzić w bijatykę, nie zatrzymywać się w wymianach. I powinien gdzieś tutaj Marcina pokonać, łapiąc go na jakąś kontrę czy, czy w jakiś inny sposób. I właśnie zrobił odwrotnie. I tak. stało się to, co nie powinno się stać, czyli e, wszedł totalną w wymianę, módzkę. trafił... A, taką totalną muckę, taką a'la Ferrari, a'la, no taką fightową muckę, dubielową też zresztą, co? Ja w ogóle dla mnie dubiel, to powiem Ci, zyskuję w moich oczach. jego tak, poza ringiem, to powiem ci, nie że go nie lubię, ale Marcin jest specyficzny. No, jest specyficzny. Ja tam miałem z nim jakieś takie. Gadamy, oczywiście, rozmawiamy, nawet tam jeszcze gra... lubimy coś tam trzeba na wrześniu. Razem byliśmy, ja się chichrałem z niego, właśnie, że on sobie zrobił taki limit, że pasza już po ważeniu je śniadania, on siedział w kurtkach, bo to tak było, to było mega śmieszne. Właśnie jeszcze z paszą o tym limicie gadałem, tak wracając do tego i też powiem ciekawą historię, bo ja to... Wiedziałem, że nie mam. On mówi: Dobra, już nie piję. A patrzę, pasza siedzi, siedliśmy jeść I poczedem mówi: Jarek, ty, ty robisz tą uwagę i tak dalej. To co jeszcze? Mówię, Mam tam z półtorej, dwa kilo. Nie, A on mówi: Pożyć, dwa, ja mam tyle samo. I nie przejmuj się: Zjedz coś teraz bardzo lekkiego i spać. I najwyżej rano wstaniemy i pobiegamy razem. Bo ja mam tyle samo. To jest, mówi do zbicia: Mówi, przez noc ci zejdzie 700-800 gram, to no. zostanie tyle, okej. Okay. No i, i, i ja patrzę: tatara, on, ja też Tatarka, i sobie jeszcze wziąłem krem zdyń. Pasza nic nie powiedział, Poszli, przychodzi do mnie kuba z Hajlik i mówi: złej. Przedo mnie pasza, widzisz, że jesteś pier ja co? Mówi tak, przychodzi do mnie, pyta się o wagę, co to liczy ile setki gram i zamówił Zupę sobie na śmietanie. Mówi, no mówi, to jest chory człowiek. Ja mówię, tak nie pomyślałem, że myślę, że ten faktycznie zupa i ciężka, i dużo wiesz wody, tu nie trzeba płynąć. Wiesz, tatar faktycznie suchy, żeby coś się pożywić. Dubę na śmietanie, także Pasza nie powiedział mi tego, tylko poszedł mu powiedzieć, że jestem chory. Na głowę. No, ja nie będę, tak się no, wdał. No dyskusję Zupę tak na zrozumiałe. śmietanie i to wiesz parę godzin przed ważeniem. Super. <coughs> po dwóch kroplówkach jeszcze. Ale, ale mówię, ten Pasza strasznie stracił na tych Dzień. kilogramach i to tu sam to mówiłeś, to dla mnie też było kluczowe. Wracając do Dubiela, to. Wiesz, co on, jakby zysku, mówię, tak, tak, jakoś tam nie, nie, nie przepadamy z sobą, aczkolwiek nie mam nic do niego, nawet mogę powiedzieć, że go lubię, ale z tego Candy Boya, to on ka się stał. Ja dalej mi to tak dalej nie pasuje. Ja wiem już, jak on się bije, ale dalej, jak on ze mną ale to myślę, taki dzieciaczek, co by go u On wchodzi kurwa na ten link. On się po prostu musi, zaciska te zęby, dusi, odcina, z tym, z tym błońskim się. 18 minut muci, i tam też te takie cepeliady szły, takie wiesz, takie cepeliady bez kalkulacji, że odkrywasz się i jedziesz, nie tak jak mówię jak Ferrari czy coś. On się staje potworem. Spaj, trzeba mu przyznać, że tak, ma charakter, to na pewno. Nie A, boi się przyjąć, nie boi się. nie boi się, wiesz, zadać ciosu, nie boi się być w walce, nie poddaje się, wiesz, nawet tak jak z tym Błońskim, gdzie miał trudne chwile. To, to nie poddał się. Charakter jest potworny. Wydaje to. mi się, że tak. Bardzo dobry narożnik. Do, dobrymi ludźmi się otoczył. Tak, którzy tak. go umieją nastawić dobrze tak. w walce. Którzy go umieją dobrze przygotować. Tak. Którzy, wiesz, e, no są koło niego I bardzo blisko. I tam są blisko. koło niego. I ta jest... Ja widzisz, Daria. Taki, Daria. Boże, to jest też guru, a ja tak nie znam nigdy imienia. Ona jest cały czas przy nim. Bo ja miał, mieliśmy pokój na tym samym piętrze. Miał tam dwa pokoje obok. To cały czas oni są razem. Tam są towarzyszy, widzę przy jedzeniu, przy tym. To jest taki to, co znaczy mieć odpowiednich ludzi do oka siebie, którzy cię odpowiednio, bo to wiesz, bo masz osobę i jeśli ona ma choć trochę tego genu takiego fajtera, że nie boi się przyjąć, nie boi się dostać to, o czym rozmawialiśmy i ty połączysz te wszystkie drobne rzeczy, odpowiednie nastawienie, dobrze go przygotujesz, wejdą do tego jakieś sparingi, to wychodzi na to, że on jest w stanie wyjść i wygrać, wiesz, tak. nie z każdym, ale, ale wygrać z kimś, kto teoretycznie jest lepszy od niego, nie? I to ja jest... Ja naj... fajne wiesz, pojedynki i fajne oczywiście. boje, tak co z Błońskim, wiesz, z Błońskim tak akurat nie było nie wiadomo z kim, nie, nie odejmując Błońskiemu, to nie było nie wiadomo z kim, ale znowu nie wiadomo jaki bój, wiesz, ten Dubiel naprawdę robi roboty, wiesz, ta walka jest okrzyżnięta walką tamtego roku w Fame, zresztą paszy z Owcą znowu w tym, dlatego i tak. tak zestawili dwie um. walki roku. Ale, ale wiesz no to to co zrobił z Błońskim to jest w ogóle jakieś, jakieś chore tak samo z kosmosu i tutaj też wychodzi Młodzi się po prostu tam, oni tak na początku. Prosty, prosty i nagle. A, 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 i no. Cisnął się czekał. Ja bym tak chyba nie taką wymiany, ja bym się wycofał, wiesz, no bo bałbym się właśnie tego podłączenia totalnego, nie że ciosu podącego, no. tylko wiesz, przy takich cepach to jest Bam i koniec. Oczywiście, to są małe rękawice, też może robienie wagi u, u, u paszy tak. zdecydowało to, że wiesz, że liana e, Jędrzejczyk miała taką sytuację, tak? Też robiła dużo wagi, też ją tam e, trafiła i, 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 i też została podłączona. Tak, co była zdziwiona, tak? natomiast czasami to tak się zdarza. Nie, osłabia organizm. Oczywiście, wiesz co, strasznie. przede wszystkim tak, mózg się składa, nie wiem, 80-90% z wody, nie tak. chcę, żebyście mnie teraz czytali, <laughs> bo nie jestem specjalistą, się tak, ale tak. Ale no. mózg głównie, i te, głównie, tak? I teraz wiesz, jak ty się odwadniasz też tak. trochę robiąc wagę, no to wiesz, też ten mózg jest bardziej narażony na te. Tak. Wiesz. Tak. Powiem ci tak, dubiel trafił, pasza w pierwszej chwili dobrze zareagował, bo wstawał i próbował łapać pozycję z góry, żeby przeczekać, natomiast zostawił głowę, no i wiesz, ta gilotyna mocno dopięta. No szacun, też mówię. nie klepał. Nie no, tu w ogóle charakter wojownika, papito, w ogóle no nie wiesz. Jest. To jest, ja Ci powiem, ja też miałem taką sytuację kiedyś, tak? yy, wiesz, poszedłem spać i to jest taki ułamek sekundy. Ty jesteś, 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 walczysz i za chwilę... No, Budzisz się. Dużo ludzi dookoła ciebie. <laughs> Pasza to świetnie w wywiadzie opowiadał też, tak? To, to bardziej no, on jest ważniejszy, więc, więc te jego przemyślenia, no po prostu budzi się on myślał, że jest druga runda dopiero, ale za dużo coś ludzi, wiesz, i po prostu przegrał. Natomiast no, zaprezentował się, no, nie miał okazji zaprezentować się tak. jakoś super, natomiast tak. E to jest gość, który ma, wiesz, ogromną rzeszę fanów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wiesz, robi patologii, wiesz, wyszedł sportowo, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Wydaje mi się, że jest to, ten rewanż będzie mu siedział w głowie, a on ma tak dużą rzeszę kibiców, że jest w stanie przekonać Hajdik do tego rewanżu. I... Tak, czy, czy, czy on go będzie chciał, nie wiem. On tak jakoś po tym, jakoś tak, nie wiem, zna... nie powiedział tego wprost, ale gdzieś tam na Twitterze czytałem jego wpisy i jak jest że że takie wiesz, że e, gaming większy, odwiedziałeś od fighting, dał no, takiego tweeta. Wiesz, większe mniejsze. Wie, no. mówił mi to w wywiadzie. E, I tak no this time papi to tak, tak jakoś, że może jednak nie. Po Zau co mi to? Zaufaj mi, i mi też zaufajcie, <laughs> że minie tydzień, minie dwa, on odpocznie, dojdzie do siebie i powie... No, kur nie. A tak tego nie zostawię, nie? No, tak tego nie też zostawię, ma charakter, tak. robimy to jeszcze raz, nie? Tak. I... Ale wiesz, to włodarze, to, to ty musisz że przekonać, to włodarze już pewnie przekonują jego do tego, to włodarze to będą zachwyceni, bo to jest taka potężna zasięgowa, potężna, że będzie jeszcze bardziej oglądanie się jedynka. bo tu raczej Uważam, każdy że... wskazywał, wiesz, do... co w... później mu wpierdoli. Uważam, że teraz, teraz będzie emocji dużo więcej, Chłopie, to to będzie tak rewasz. napompowane, Mega. że ja... Wiesz. Tylko może inna waga, inne to, to już i oni ustalą, ale co ty, to każdy będzie na to czekał. Genialne, genialne. Teraz uważam naprawdę, że ta w, m, przegrana. Bo była uważana z taką do... trochę takie zestawienie dziwne. Nie jak tak, tylko głosili. O Boże, z innej planety. Co ten Dubiel. przecież ten, co się trenuje. Ten Candy Boy w ogóle. W ogóle inne światy, tak? Na samym początku. Później już okej, okay, już ludzie byli zainteresowani. Ale ja pamiętam, to ogłoszenie tego na Twitterze, jak, jak Hali go głosił, to były no, takie to właśnie. oni ogłosili nie, nie, nie. dzień po naszym podsumowaniu, pamiętasz? Nie. Bo ty wiesz, <laughs> wiesz, Wysypałeś się tutaj, nie? Ja nie. oczywiście palejana, nie, ja nie wiem, o co chodzi, nie? Tak! Ja to zawsze się wyzywuję, ale generalnie wiem, że takie były te, a teraz już ludzie rozumieją że nie i za drugim razem właśnie by bardziej czekali, bo tu mnie tak by skazywali, że po co, to przyjdzie mu w pioli pier... nie ma co oglądać. A tu jednak nie tak, nie tak. I jeszcze coś chciałem powiedzieć, mówiliśmy to przed że ja na to wpadłem, że. Bo uważam, właśnie, że sztab Dubiela za chyba najlepiej. Nie mówię o, treni o trenerze, tylko właśnie, że on ma tych ludzi. Ja pamiętam tą walkę przed walką z Błońskim, gdzie on płakał i ta daria się działa, dobra, wypłacz się, takie totalne zapewnienie. tam rozpłakał, emocje mu opuściły. I tak są z nim, i tak widzę cały czas przy nim. I uważam, że to, co mówiłem. Sąsiad zaczynam. Tak, panie sąsiedzie, kończymy już wywiad. To, co mówiłem z tą uwagą, że co mnie zdziwiło, bo nie wiem, czy wiecie, że Dubiel ani sąsiad. Ale słychać mnie? Jedziemy już, dojedziemy. Pojechać. Że Dubiel nie schodził, ja na przykład myślałem, że on schodzi do swojej wagi dlatego Pasza schodzi do tej. A on schodził dużo niższej swojej, co mnie zdziwiło. Mówię, po co on ustalił wagę, którą sam ma robić? I teraz zrozumiałem, że chyba taki był gameplan, żeby paszę już aż tak osłabić. Bo tak mu mówiłem, zajście 3, 4 czy 5 kg w dół, aż tak się nie osłabi. O mniej więcej jesteś swojej. A jak ktoś schodzi 10 i jeszcze ma następne 5, to już jest rozwalony. Coś się śmiałem, że pasza szybciej zrobił niż on. Ale wiesz, jakiś tam był w tym cel? Bo normalnie byś powiedział, schuść do mojej wagi. Po co masz schodzić i ty? Tam był i, to, i teraz mi się to zabrało w całość, że tam jest chyba genialna strategia. Ja, jeśli chodzi o to, to wiesz, 13 kilo to jest jednak dużo, nie? bo jakby Pasza miał zrobić te 5-6 kilo, tak. to on by to cyknął wiesz, tak. w ostatni tydzień praktycznie. A tutaj jednak cały okres przygotowawczy on musiał schodzić z tej wagi, więc e, jeśli taki był celowy zabieg Marcina, to uważam, że bardzo dobrze tak, rozwiązano. Ale uważam, że jakiś musiał być w tym, no bo, no bo wiesz, po co sam się katować, bo wiesz, zejście, zejść do mojej wagi, to i tak masz fajnie, bo jesteś osłabiony. A ty chcesz jeszcze siebie katować, siebie też troszkę osłabić, po co? Tam był mój taki plan, tam pewnie wiedziano, że 5, 6, tam 7, ale już 13 robi potworną różnicę. A ty skatujesz się, jest to nieprzyjemne, zejdziesz 5 kilo, ale niewiele tracisz. A już powiedzmy pomiędzy tam gdzie 8 a 13, powiedzmy te ostatnie, że już będzie. Trochę się to sprawdziło. Pasza, rozmawiałem z nim, to też nie mówiłem, znaczy on, on chyba w, mój, w którymś wywiadzie e, rozmawia. się zawziął. Jezu. Tak, on chyba omówiłeś się z nim, bo to już nie go. No. E, w którymś wywiadzie, nie, ze mną jak rozmawiał, właśnie na tej stołówce słynnie, zamówiłem zupę, on mówi, że. Ja mówię, no, to jest katorga, mówi nigdy więcej i tak dalej, ale mówi, myślałem, że będę skoczny, właśnie na milczniejszy się na to cieszyłem. Mówi, dramat, dramat. Mówi, ja nie mam siły, ja nie mam tlenu, ja nie mam nic. Wiesz, czyli powyżej już pewnego poziomu, to ten organizm Musisz, musisz, albo nie możesz mieć albo za wysokiej wagi, albo za niskiej, Tak, tak. musi być ten Jakaś idealny, tam wiesz. Są widełki tej swojej, bo on, mówi, on sam był zdziwiony, on mówi, o, myślałem, że będę ważył im mniej, tym zaskoczysz, mówi, gówno prawda, nie jestem skoczny, nie mam i wiesz, to no już powiedział, a to oczywiście on do, 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 dowiódł to do końca, ale to mógł być plan, na pewno był plan tego sztabu Dubiela i genialny, genialny, widzisz, walka rozpoczyna się nawet wiele miesięcy przednie. No jak słuchajcie, widać. czasami nawet umowa może, wiesz, w sensie tak. dogadanie się może y, rzutować. Natomiast e, rewanż zróbcie. Tak, proszę. zróbmy. No nie, no słuchajcie, jak widzicie w tych warunkach nie da się pracować. Kuba już myślecie, dziękuję Ci bardzo, Kuba. Przecież zrobiliśmy sobie tradycję z podsumowania gal, bo tak wtedy by się fajnie z tobą gadało i teraz też, i ludzie też to bardzo dobrze przyjęli. No i co no? Na, Widzimy się po na, następnego. Ale na, na kontrakcie. <głos> Normalnie <głos> właśnie. A prawda tak skończył umową i tak nawiązał do tego. <noise> Słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki bardzo. Może teraz po jakiejś twojej wygranej walce. A ty nie <noise> chciałbyś? Ja nigdy nie powiedziałem, żebym nie chciał, tak? Natomiast na razie wiesz. No ty i tak jesteś się... w treningu, ty i tak trenujesz? Pewnie nie aż tak, żeby wyjść i zawalczyć. Pewnie musiałbym trochę tego czasu na przygotowania poświęcić, natomiast wiesz, ja jestem zdogadany na 50%. Ja tak? chcę, ktoś może nie chcieć. No. A, a no Słuchaj, tak, wszystko no to tak, jest kwestia no tak. otwarta. Na razie skupiam się na narobieniu dla, dla Was materiałów i wywiadów. A wiesz. Ja... Czekamy na ten wywiad z Denisem, bo ja sam na niego czekam, bo jestem ciekawy, wiem, że ty go te pytania mu zadasz i zobaczymy co on odpowie. Być może wiesz, też wyjaśni nam to tak, że zejdzie to ciśnienie emocje, no ciekawe co, co, co on powie. Zobaczymy. Dobra, dzięki jeszcze raz. Dzięki bardzo, <grym> na razie. Jak Kasia była, tak? To wtedy Kasia była, też o, tak. ja mam, że to grubo była. Tak. Teraz będę nagrywał programy tylko po wygranych walkach. Nie chcę mi się inaczej, także widzimy się po mojej wygranej drugiej walce. Nie, i tak już nie filmujesz pewnie. Sąsiad zazdrości i wierci. Zobaczysz, że mam puchar. I niszczy mi życie. Nie dam się Heniek z drugiego piętra zniszczyć. Pokonam cię jak cichego. Cześć.